Dobry wieczór Państwu, 21 dzień września 2022 roku, Stadion Miejski w Gdyni. Witamy bardzo serdecznie i rozpoczynamy eliminację do przyszłorocznych Mistrzostw Europy, które odbędą się na Malcie. Dziś pierwszy mecz Polaków, rywalem Bośnia i Hercegowina, a na to spotkanie zapraszamy Państwa w składzie. Dawid Sud. I Rafał Kędzior. Szanowni Państwo, dzisiaj tutaj warunki idealne do tego, aby stworzyć dobre widowisko, aby przede wszystkim zacząć punktować, bo zawsze mówimy o tym i to też podkreśla selekcjoner naszej kadry Marcin Brosz. No, to jest element selekcji zawodników pod przyszłą, kiedyś tam pierwszą reprezentację, ale na tym etapie te wyniki też pomagają na pewno rywalizować z lepszymi drużynami, a przez to jeszcze bardziej się rozwijać. No tak, jesteśmy oczywiście w fazie eliminacji do Mistrzostw Europy, więc tutaj sprawdzian już o punkty z otoczką, z pewnie taką presją też wynikową po stronie zawodników, sztabu, bo jednak myślę, że celem jest awans do kolejnej rundy, a jeżeli chcemy awansować, to musimy takie mecze jak dzisiaj ze Estonią wygrywać. Powiem Ci więcej. Hercegowina oczywiście. Tak, tak. Trener Marcin Brosz mówił, że celem jest pierwsze miejsce w grupie i wyjście z tej grupy, co jest ważne w kontekście dalszych losów tych eliminacji, bo z tej grupy, w której jesteśmy, w której rywalizują także reprezentacje Włoch i Estonii, o tym za moment powiemy nieco więcej, no wychodzą z tej grupy dwa zespoły, natomiast później jest kolejna, druga runda elitarna tych eliminacji, no i później o rozstawieniu decydują miejsca nie z rankingu, a te osiągnięte właśnie w pierwszej fazie eliminacji. Dlatego każdy mecz w tym turnieju, można powiedzieć, eliminacyjnym jest ważny. I właśnie o tym chcieliśmy powiedzieć. Jedno spotkanie naszej grupy już się odbyło. Cały ten turniej jest rozgrywany w Polsce. Polska jest gospodarzem. W Rumi Włochy przegrały z Estonią 0-2. Bramki Lutza i Jermela. No i my przecieraliśmy oczy ze zdumienia, natomiast rozmawialiśmy z dyrektorem sportowym Polskiego Związku Piłki Nożnej Marcinem Torną, który obserwował to spotkanie z trybun. No i zwraca uwagę, że no Włosi dominowali, byli lepsi w tym meczu, no ale końcówka spotkania przeważyła na tym, że mamy wielką, wielką, ogromną sensację, nawet biorąc pod uwagę, że to futbol młodzieżowy. No tak, ja tutaj wyprzedziłem, że gramy z Estonią, bo siedział mi ten mecz Estończyków z Włochami, bo dużo o tym przegadaliśmy właśnie z dyrektorem sportowym Marcinem Dorną i ten mecz pokazał, to była jedna z większych pewnie niespodzianek w ostatnim czasie w takiego rodzaju eliminacjach, pokazał, że tutaj trzeba grać o swoje, nie można nikogo lekceważyć, trzeba wyjść na boisko od pierwszej do ostatniej minuty z dużym zaangażowaniem i nikogo przede wszystkim nie lekceważyć. Absolutnie tak, widzimy, że oba zespoły już są wyprowadzane przez tercet sędziowski. Mathieu Di Gabriel z Malty jest arbitrem głównym, a więc przedstawiciel gospodarzy tego przyszłorocznego turnieju. Wiemy, że Malta jako gospodarz oczywiście ma zapewniony udział. Pozostałe 51 drużyn rozpoczyna walkę w tych eliminacjach. No i trudno jest do nich awansować. O tym też rozmawialiśmy z dyrektorem sportowym. Zaledwie 8 najlepszych zespołów ma szansę rywalizować na tym etapie. A teraz, szanowni Państwo, ceremonia przed pierwszym spotkaniem biało-czerwonych. Czas na hymny obu państw. Na początek hymn Bośni. Czas na Mazurka Dąbrowskiego.
naładowani reprezentanci Polski gotowi do walki w tych eliminacjach, a my myślę, że teraz przyjrzymy się zestawieniom obydwu zespołów na to spotkanie. Na początek przedstawimy skład zespołu Bośni i Hercegowiny. Za moment na pewno pojawi się grafika ze składem naszych dzisiejszych gości. Jeszcze widzimy jeszcze kapitanów obydwu zespołów. Najpierw wylosujemy strony. Oliwier Zych, a więc bramkarz reprezentacji Polski z jednej strony, z drugiej strony mamy Aleksandara Kachwicza. Jeszcze pamiątkowe zdjęcia. No dla tych chłopaków to jest no, pierwszy taki duży, ważny turniej. No i mamy skład Bośni. W bramce Luka Prszylia, numer 2 Riyad Smajic, numer 3 Savo Susic, numer 5 Dominik Pestic, 6 to Haris Aliszach, 7 Irfan Ramić, 9 Aleksandar Kachwicz, kapitan zespołu z numerem 10 Anesz Kradzic, numer 11 Matej Szakota, numer 17 Zwonimir Plawczyć i 20 Enedin Mulalić. Trenerem zespołu gości, można powiedzieć tak formalnie, no bo wiemy, że jesteśmy organizatorem tego turnieju, jest Mario Iwankowicz. Wybrał stronę Oliwier Zych, na co dzień bramkarz Aston Villa, więc problemów z komunikacją w języku angielskim absolutnie nie ma. Jeszcze widzimy cały skład sędziowski, dwóch Serbów, dwóch sędziów z Malty. No i czas na biało-czerwonych i ich skład na to dzisiejsze spotkanie. W bramce numer 1 Oliwier Zych, 3 Igor Drapiński, numer 4 Miłosz Matysik, 6 to Szymon Michalski, numer 7 Dawid Bugaj, 8 Antoni Kozubal, 9 George Chmiel, numer 10 Kasper Urbański, 15 Mateusz Kowalczyk, 17 Tomaso Guercio, 21 Tomasz Pieńko, a trenerem jest oczywiście Marcin Brosz. Ja szybko przedstawię zawodników rezerwowych. Abramowicz, Kolan, Antczak, Ojedele, Matyjewicz, Mucha, Kurowski, Duda i Brzozowski. Oni dziś znaleźli się w kadrze na to dzisiejsze spotkanie. Może kilka słów, Dawid, o tym, w jaki sposób mamy grać, jeśli chodzi o ustawienie taktyczne. No tak, my dzisiaj będziemy funkcjonować w ustawieniu 1-3-5-2. Zobaczymy, jak to wszystko będzie nam się układało. Mamy rosłego szefa obrony Michalskiego, który znany jest wcześniej chociażby z rozgrywek centralnych juniorów. Teraz już z występów z Częstochowa, z myślę, że bardzo dobrych stałych fragmentów gry. To będzie zawodnik groźny przy tych stałych fragmentach gry. I też miejmy na uwadze to, że zespół rywali to jednak jest zespół o dobrych warunkach fizycznych. Tak? To dało się odczuć, jak ci chłopcy wychodzili na rozgrzewkę. Jest tu kilku niezłych zawodników, a my myślę, że tutaj będziemy w większej wymiarze czasowym utrzymywać się przy piłce, grać w ataku pozycyjnym i oby to ta gra nasza przekładała się na stworzenie sobie wielu sytuacji pod bramką rywala. Wszystko się zgadza przy piłce. Na razie zawodnicy Bośni, którzy... No to też jest dla mnie taka ciekawostka, bo zawsze jak piłkarze wychodzą na rozgrzewkę, to trenerzy jeszcze gdzieś tam zagrzewają. Uwaga, bo będzie teraz szansa po tym błędzie. Nie najlepsze rozegranie tej piłki w defensywie naszych dzisiejszych rywali. No i Polacy widać, że od razu mają sygnał do ofensywnej gry. Guercio świetnie się odwraca z piłką. Przepraszam, to był oczywiście Kacper Urbański. Teraz Tomaso Guercio był faulowany. Mamy rzut wolny w dobrym miejscu, z którego można zagrozić w bramce rywala. No tak, myślę, że to będzie już próba uderzenia na bramkę bezpośredniego. Nieźle zaczęliśmy. Widać, że rywale są lekko poddenerwowani w okolicach własnego pola karnego. Zobaczmy, no świetnie, tutaj na bardzo małej przestrzeni chciał zatańczyć tutaj z rywalami Guercio. Jest rzut wolny, zobaczymy, bo jest już przy piłce Kacper Urbański. Tak, zawodnik Bolonii ustawia piłkę. Sporo tych naszych graczy w klubach zagranicznych. Będzie też okazja na pewno o tym nieco więcej powiedzieć w trakcie trwania tej transmisji. Tymczasem popatrzmy na ten stały fragment gry. Jest druga minuta spotkania i byłoby to fantastyczne otwarcie. No zobaczmy, czy będzie szukał nad murem, czy gdzieś tak mocnego wstrzelenia. Jednak prosto w mur, ale jeszcze Antoni Kozubal, gracz Lecha do prawej strony.
Dawid Bugaj, piłka jeszcze raz pole karne, oczywiście atakował tam bramkarza rywali, ten najwyższy, o którym wspomniałeś, Szymon Michalski ze Skry Częstochowa, no ale tym razem jednak przewinił i rozpoczną Bośniacy. No tak, Urbański myślę, że nie jest zadowolony z tego wykonania technicznego, tego uderzenia, tak, bo to nie wyszło tak jak trzeba, później no chyba zbyt głębokie dośrodkowanie Bugaja, ale o tym za chwilę. Popatrzmy, kolejna akcja biało-czerwonych. Jesteśmy cały czas w polu karnym, no i tutaj zdążył utrzymać piłkę w boisku Luka Pryszylia. Mamy trzecią minutę spotkania, ale może podobać się nasza agresywność w okolicach pola karnego. Z jaką taką zaciętością próbujemy tą piłkę odzyskiwać. Nie dajemy spokoju, nękamy tutaj rywali, którzy próbują tą piłkę rozgrywać i szybko piłka pada naszym łupem, tak jak teraz po przejęciu, jak dobrze widziałem Bugaja. Popatrzmy, bo znów Polacy tyłem do bramki ustawiony George Miel, zawodnik Blackburn Rovers, świetnie to rozgrywają do prawej strony, już jest zagranie, ale cały czas my będziemy w posiadaniu piłki, tak myślałem, że jednak zdołał utrzymać tę piłkę Mateusz Kowalczyk, zawodnik ŁKS-u, który no, w tym sezonie ma już w rozgrywkach pierwszej ligi 3 gole na swoim koncie, co biorąc pod uwagę pozycję, a także wiek, jest całkiem niezłym dorobkiem. Tak, no, widać, że to jest udany sezon. Ma chociażby przy sobie Pirulo, który też kreuje tą grę. Wiemy, że Kowalczyk to jest na pewno spory talent, wcześniej bardzo chwalony. W Ząbkach, skąd trafił do ŁKS-u i myślę, że tutaj to będzie też ciekawa, godna uwagi postać w naszym zespole, bo uważam, że tutaj od niego, od Urbańskiego, czy też od Guercio będzie dużo zależało, jeżeli chodzi o kreowanie tych okazji tym bardziej wysuniętym, czyli Tomaszowi Pieńko oraz o tym, o którym mówiłeś, Chmielowi. Uwaga, jest piłka już w naszym polu karnym, no i to też trzeba być tutaj cały czas uważnym, bo wspominaliśmy to spotkanie Włochów z Estonią. No, pierwszy raz chyba w historii, no pewnie nie pierwszy, ale trzeba by było głęboko sięgnąć, gdzie drużyna z ostatniego koszyka ogrywa tę z pierwszą i to 2-0. To naprawdę jest rezultat, który no, mocno wpłynie na pewno na sytuację w tej tabeli naszej grupy. No tak, tam dwa gole praktycznie w 90 i w doliczonym czasie gry, ale wynik poszedł w świat, Włosi na pewno mają czego żałować i to pokazuje, że w tej grupie może być ciekawie. Były tam też jakieś strzały w obramowanie bramki, a teraz musimy uważać. Musiał interweniować właśnie Szymon Michalski we własnym polu karnym. Cały czas kontynuacja tej akcji. Znów Bośniacy, oni są nieźle wyszkoleni technicznie. Teraz właśnie to wykorzystują. Będą mieli rzut wolny. No musimy uważać, bo wcześniej to próba dośrodkowania w pole karne mogła być bardzo groźna, gdybyśmy nie przecięli, bo już tam czekał kapitan Aleksander Kachwić. Na tego zawodnika trzeba uważać. On jest dobrze zbudowany. Widać, że taki pazerny w polu karnym i tutaj musimy być bardziej czujni, uważni, a w tej sytuacji też myślę, że mogliśmy powstrzymać się od takiego przewinienia, bo Bośniacy mają teraz z niezłej pozycji. Zobacz, to jest taka pozycja, w której możesz bardzo mocno wstrzelić piłkę w pole karne i jedno draśnięcie piłki głową jednego z zawodników może tutaj spowodować problemy. Tak jest, Kachwicz to zawodnik Maccabi Haifa, więc jeden z niewielu, którzy grają poza Bośnią. No są tacy, którzy grają w Dynamie Zagrzeb, no ale tutaj wiemy, że zwłaszcza ci z Hercegowiny, z południa tego obszaru Bośni i Hercegowiny, no to w klubach chorwackich są traktowani niemal jak Chorwaci, więc no sporo ich też jest w zespole tej dobrej szkółki, a teraz popatrzmy w naszym polu karnym, mylą się jednak rywale, jest szansa na wyjście z szybką kontrą, ale bardzo, bardzo głęboko teraz byliśmy schowani, no i trudno będzie przeprowadzić szybki atak, ale jednak próba indywidualnej szarży gdzieś tam z prawej strony, cały czas przy piłce Tomasz Pieńko, zawodnik Zagłębia Lubin, w tym sezonie 7 meczów piłkarskiej ekstraklasie. Jednak faulował w ofensywie, można powiedzieć, przytrzymywał. No tutaj tak można powiedzieć, troszkę naciągany ten faul na Krczalniczu, który też jest jedną z jaśniejszych postaci zespołu naszych dzisiejszych rywali. Wracając jeszcze do ekipy Mario Iwankowicza, którego teraz oglądamy na ekranach. No jeśli chodzi o takie kluby bardziej znane, które reprezentują nasi rywale, to jest obrońca grający w FC Köln. Może o tym za chwilę. Antoni Kozubal w 16. Będziemy mieli rzut rożny. No, ryzykował bardzo mocno jeden z naszych rywali, czyli Enedin Mulalić, który gdzieś tam na wślizgu wybijał tą piłkę. No, gdyby tutaj spryt naszego zawodnika pozwolił dziubnąć tą piłkę, byłby rzut karny, ale mamy stały fragment gry. Urbański po raz drugi już będzie wykonawcą. Wcześniej rzut wolny, nieco nieudany. Teraz zobaczmy. Piłka dokręcona, musi piąstkować teraz Pryszylia.
Ale tutaj trzeba uważać na kontrę, bo przejmują piłkę Bośniacy. Już ruszał tam Szakota. Wygonił się troszkę do lewej strony, ale proszę zobaczyć, jak twardo, jak mocno stoi na nogach ten zawodnik Bośni i Hercegowiny. Teraz przerywa grę gwizdek sędziego. Mamy rzut wolny na połowie biało-czerwonych. Jeśli chodzi o reprezentację Polski, no tworzy się ona tak naprawdę dopiero, a już musi grać eliminację. W marcu zagrali dwa spotkania ze Szwajcarią, zremisowane 2-2 i wygrane 1-0. No, wiemy, że w styczniu szkoleniowcem tej reprezentacji został trener Marcin Brosz. Mało tych okienek, można powiedzieć, UEFA-owskich czy tych FIFA-owskich do rozgrywania spotkań międzynarodowych. Próbowali jeszcze tam działacze znaleźć jakieś dodatkowe, jak to mówią, akcje na to, żeby się spotkać, żeby potrenować. Udało się takie w zasadzie dwa okienka jeszcze gdzieś tam znaleźć. Natomiast to jest wszystko mało, jeżeli musisz grać już o punkty. Tymczasem biało-czerwoni, jesteśmy z prawej strony. Jest szansa, no troszkę tutaj przerzucone to dośrodkowanie, ale niezła próba teraz z prawej strony Mateusza Kowalczyka. No tak, ale zabrakło też chyba osoby, która by domykała naszą akcję w tym przypadku. Tommaso Guercio był lekko, wydaje mi się, że spóźniony. On właśnie jest już wykonawcą rzutu z autu. Ta piłka troszkę podskoczyła teraz właśnie Tomaszowi Pieńku. No tu naprawdę mało jest takiej statycznej gry, dosyć szybko przenosi się to z jednej strony na drugą i już jesteśmy na połowie biało-czerwonych. Znów ten aktywny Szakota. Szakota, zobaczmy, jak sobie poradzi z dwójką Polaków. No na szczęście tam świetnie. Kozubal, akurat Kozubal. Tak, tutaj udało nam się przerwać tą akcję, ale widzimy tak, że my potrafimy stworzyć sobie zagrożenie w okolicach pola karnego, tak? Nie mówię, że jakieś stuprocentowe, tak? Bo potrafiliśmy przebijać się, mieliśmy dwa stałe fragmenty gry, ale też w tych pierwszych 9 minutach mamy odpowiedź na pytanie, że, czy trzeba uważać na rywali. Widzimy, że oni są groźni w kontrataku, widzimy, że ten Szakota tam po lewej stronie boiska jest taki filigranowy, techniczny, potrafi się bujnąć z rywalem i musimy na to zwrócić uwagę na pewno, bo tutaj będzie na pewno to ważne w tym spotkaniu, by strzelić jako pierwszy gola, by tutaj nie dać tej takiej iskry rywalom. No i właśnie o tym chciałem powiedzieć, bo zacząłem tę myśl jeszcze przed startem spotkania, że kiedy byliśmy tam na dole, kiedy wychodzili na rozgrzewkę zawodnicy Bośni, to Mario Iwankowicz mówił do nich: panowie, spokojnie, bez emocji, spokój, mir, nie napędzajcie się, gdzie wiemy, jak zawsze trenerzy jeszcze mobilizują do większej energii i właśnie o to chodzi, żeby oni tutaj byli cały czas skoncentrowani w rywalizacji z biało-czerwonymi, żeby też ta otoczka, ten stadion, ja wiem, że nie ma dzisiaj zbyt wielu kibiców na tym meczu, natomiast no, dla tych chłopaków to jest coś też fajnego zagrać w takim turnieju, na pewno na takim stadionie, jaki mamy tutaj w Gdyni. Jest szansa teraz dla biało-czerwonych w środku. Aż prosiło się tam o podanie do Kacpra Urbańskiego. Finalnie trafia do niego piłka, ale to już jest inny etap tej akcji. Tak, wcześniej Bugaj dobrze minął rywali, ale to podanie wstrzymało naszą akcję. Cały czas Urbański. Może się podobać dzisiaj aktywność tego zawodnika Bolonii. Na razie nie przekłada się to na konkrety, bo wcześniej też miał jedną stratę w środkowej strefie boiska, ale tak jak mówisz, jest pod grą, jest pod piłką, chce tą piłkę często mieć przy sobie Kacper Urbański. Tommaso Guercio, no świetne panowanie też nad piłką tutaj z lewej strony boiska, lewa noga oczywiście atutem tego gracza Interu. No chcieliśmy się mu troszkę bliżej przyjrzeć jeszcze przed spotkaniem, nie było na to czasu. No to może teraz kilka słów o mocnych stronach tego zawodnika. No myślę, że tutaj na pewno będzie szukał gry właśnie jeden na jeden, a i teraz zobaczymy. Sprytne to było, może wróćmy do tej akcji. Pieńko, cały czas jesteśmy przy piłce. Teraz Kowalczyk z Kozubalem, zawodnik Lecha do prawej strony. No nie mamy przewagi liczebnej, jest tam równowaga 3-3, więc musimy tą pewnie piłkę szukać, jeżeli chodzi o zmianę ciężaru gry. Nie udało się tym razem Urbańskiemu i musimy teraz uważać, taka faza, moment przejściowy do bronienia, żeby tutaj wstrzymać tą akcję rywali, udało ale nam się trzeba zrobić. Powiedzieć, że mądrze grają Bośniacy, tutaj cały czas utrzymują się przy piłce. No widać, że potrafią operować piłką i w pewnym momencie poszukają pewnie zagrania właśnie za linię obrony. Ci teraz mocno uważać, Guercio właśnie na grę w obronie, świetnie poradził sobie. Reprezentant Polski, cały czas Tommaso Guercio, ale też ta agresywność, te mocne ataki. O, już tam małe spięcie właśnie Guercio z Irfanem Ramiczem.
No tak, obaj walczyli o piłkę, ostatecznie gdzieś tam odbita od Guercio po raz ostatni. A wcześniej mówiłeś o Guercio, co będzie tutaj robił. No myślę, że ta pierwsza akcja też pokazała, że on jest wyszkolony bardzo dobrze technicznie. Bo przypomnę, że to on był falowany przy tym rzucie wolnym, którego wykonawcą był Urbański, ale może wróćmy na boisko, tak jest, bo Dawid, nieźle zapowiada się na ta akcja. Dawid Bugaj zobaczył chyba gdzieś tam wchodzącego z lewej strony George'a Chmiela, bo tak jeszcze spojrzał w jego stronę, pokazał, gdzie będzie dogrywał, no ale spóźniony za tą akcją napastnik reprezentacji Polski jeszcze pokazał, że no tak, powinienem pójść w ciemno w zasadzie w pole karne. No ale rzuca się u nas tą... proaktywna gra, jest obrona wysoka, staramy się szybko tą piłkę odzyskiwać, a jeżeli chodzi o Bugaja, to też jego aktywność jest na niezłym poziomie w tym meczu. Myślę, że do poprawy u tego zawodnika jest celność i w dośrodkowaniu, prawda? Bo to pierwsze nieco przeciągnięte, teraz też bez adresata, ale jeżeli ten element poprawi, to myślę, że może być tutaj jednym z naszych wiodących zawodników, bo jego aktywność, jego chęci dzisiaj w tych pierwszych 13 minutach myślę, że można ocenić na plus. Piłka dla biało-czerwonych. Widać też siłę fizyczną Aleksandra Kachwicza z numerem 9 tego gracza, który nosi opaskę kapitańską, który no, wygląda jak taki, no, powiedziałbym, Dzeko, jeśli chodzi o reprezentację Bośni, jeśli chodzi o warunki fizyczne i sposób poruszania się po boisku. No, mamy nadzieję, że nie będzie tak skuteczny jak ten słynny zawodnik właśnie reprezentacji z Bałkanów. Teraz rozegramy piłki, nie możemy tak prosto tracić bez ataku przeciwnika. Pomylił się teraz Kozubal, jest szansa dla zespołu Bośni i Hercegowiny. Rozprowadza to wszystko Anes Krczalicz. Piłka w pole karne. Musimy tutaj lepiej komunikować, jeżeli jest dwóch graczy. Mogli sobie powiedzieć, kto będzie tę piłkę zgrywał. Natomiast aut na wysokości pola karnego w tej 14 minucie dla zespołu Bośni i Hercegowiny. No na pewno potrafią się odgryzać, tak? Oni widać, że jak tą piłkę mają przy sobie, to też nie jest przypadkowy zespół, tak? Bo oni starają się cierpliwie tą akcję rozgrywać. Zobacz, teraz starał się nawinąć. Szach. Aliszach w ostatniej chwili, dobrze, połapaliśmy się w tym wszystkim. Troszkę chaosu, ale właśnie ta siła fizyczna też, którą mają zawodnicy naszych rywali w takich momentach, może stanowić przewagę. Ramicz. No wydawało się, że poradzi sobie z Drapińskim. Ale górą jednak zawodnik Wisły Płock. Cierpiał tam jeszcze zawodnik Bośni i Hercegowiny. Powiedzmy o tym, jakie mecze nas czekają w najbliższych dniach, jeśli chodzi o reprezentację Polski. No bo dzisiaj to spotkanie otwierające granie Polaków w tym turnieju eliminacyjnym. No ale już za dwa dni, tak? Bo w sobotę czeka nas spotkanie z reprezentacją Estonii, która ma na koncie 3 punkty, co myślę, że jest ważne. No nie powiedziałem za 2 dni, za 3 dni oczywiście. No i na koniec zagramy z Włochami 27 września we wtorek o godzinie 14, więc też zapraszamy do kibicowania naszej reprezentacji. Na pewno będzie to dodatkowy atut w grze z rywalami, a tymczasem pierwsze uderzenie z dystansu strzelał George Mien. Ale tutaj zdenerwowany, myślę, że Mateusz Kowalczyk, bo tam mogło jeszcze dojść do podania do wbiegającego Kowalczyka. Oczywiście tutaj napastnik poszedł, że on sam zakończy, on sfinalizuje tę akcję, ale zobaczmy tutaj świetne przyspieszające podanie Pieńko i teraz to będzie widać. Świetnie tutaj przyjęcie, tak? Tym przyjęciem dużo zrobił sobie Chmiel pożytku, ale tutaj był idealnie ustawiony i wbiegający Kowalczyk, który potrafi właśnie z drugiej linii dać takie wsparcie w tym sektorze bardzo bliskim pola karnego rywali. Natomiast George Mien w tej sytuacji nie spojrzał, ale jeszcze szansa dla biało-czerwonych, nie ma bramki. To była dobra sytuacja, no ale wyszedł z tego obroną ręką Luka Przylia. A strzelał Tomasz Pieńko. No, Tomasz Pieńko ma swoje dobre sekundy, można powiedzieć, bo świetnym najpierw podaniem przyspieszył. Zobaczmy teraz też, to właśnie zagranie było świetne. Przerzucił sobie piłkę, ale tutaj nie wiem czemu nie szukał uderzenia w kierunku tego dalszego słupka, tak wprost w Przyle. Kolejny stały fragment gry, tym razem dochodzi do piłki Szymon Michalski, ale no, nie była to odpowiednia moc tego uderzenia. Jeszcze piłka puszczona w kozioł. Nie miał problemów bramkarz naszych rywali,
z obroną. No ale taki wreszcie optymizm, to jedno uderzenie z dystansu. Teraz ta kolejna akcja. Faktycznie można było poszukać tam tego dalszego rogu bramki Przyli, żeby mu zagrozić. Ale inaczej zdecydował nasz napastnik. Ale trzeba się cieszyć z tego, że udało nam się dojść do sfinalizowania naszych akcji, bo zobacz, pierwsza sytuacja to jednak strzał praktycznie ze środka bramki, tak, ze światła bramki z 16-17 metrów przez napastnika. Później drugi napastnik jest już w polu karnym i też oddaje uderzenie. Musimy tutaj nad tym elementem popracować, ale możemy cieszyć się z tego, że zagrażamy bramce rywali, chociaż też cały czas czujność musi u naszych zawodników być widoczna. Rywalizacja dwóch dziesiątek. No i to też ważni gracze dla obydwu zespołów. Też w zasadzie grają na tych pozycjach, jaki numer mają na plecach w tym dzisiejszym spotkaniu. Nasze szczęście jeszcze Anes Grczaić nie pokazał swoich walorów. To jest zawodnik właśnie oznaczony numerem 10. Zobaczymy, jak to w dalszej fazie meczu będzie wyglądało z jego strony. Polacy, oj, teraz nieczysto uderzył piłkę Guercio. No jeszcze można o to powalczyć, ale to już będzie bardzo, bardzo trudne dla Mateusza Kowalczyka, który też teraz zszedł tutaj bliżej lewej strony pomóc tej akcji właśnie zawodnikowi Interu. Przypomnijmy, że mistrzem Europy w tej kategorii wiekowej do lat 19 jest Anglia, która w finale wygrała to dość nieoczekiwanie wtedy z Izraelem, a Izraelczycy byli w stanie pokonać po drodze w półfinale Francuzów. No i też rozmawialiśmy o tym, jak w Izraelu, jaki mają pomysł na to, aby szkolić, aby w tych grupach młodzieżowych zawodnicy odpowiednio się rozwijali. Oczywiście trzeba zaznaczyć, pierwsza żółta kartka dla Harisa Alishaha w tym momencie. No nie może pogodzić się z tą decyzją arbitra. Środkowy pomocnik naszych rywali ucierpiał Kozubal. Zobaczymy to jeszcze raz. No tak, ewidentnie to jest spóźniony Kozubal. Sprytniejszy, szybszy od rywala. Myślę, że to będzie wszystko okej. Myślę, że tutaj nie ma w ogóle wątpliwości co do tej decyzji arbitra. A Kozubal to dzisiaj jest na takiej bardzo ważnej pozycji w naszej układance. To on jest najbliżej naszych zawodników w obronie. To on ma regulować to tempo naszej gry. Często też odpowiadać za zmianę stron. Zobaczymy. Jak na razie myślę, że nieźle się wywiązuje z tych zadań. Tak, myślę, że tutaj jesteśmy i właśnie godni. Kozubal przy piłce. Kozubal to zawodnik Lecha Poznań. Co ciekawe, ma w tym sezonie dwa występy w europejskich pucharach w lidze Konferencji Europy w tych eliminacjach, można powiedzieć, kiedy Lech rozgrywał mecze z Dynamo Batumi. A tymczasem będzie kolejny stały fragment gry dla reprezentacji Polski. No przewaga jest, przewaga optyczna jest, częściej posiadamy piłkę, zdecydowanie częściej jesteśmy przed polem karnym rywali, natomiast no przyszła pora już chyba takie, żeby to skonkretyzować, Dawid, i dać sobie ten komfort psychiczny. No zobaczymy, żebyśmy tą przewagę po prostu udokumentowali golem. To jest bardzo ważne, myślę, żeby rozpocząć spotkanie od tego gola numer 1, żeby też troszeczkę presja z naszych zawodników zeszła, żeby też rywale no zobaczyli, że to muszą gonić wynik. Oj, teraz dużo miejsca z prawej strony i tutaj jest zagranie. Na szczęście nie w tempo w kierunku Plawcicza, ale cały czas nasi rywale. Jest piłka w szesnastce, musiał być teraz bardzo czujny Antoni Kozubal, o którym tyle mówiliśmy. To jest człowiek od czarnej roboty, on łata tam dziury, gdzie tylko trzeba, gdzie trzeba zdążyć za kolegów. Tam jest zawodnik Lecha Poznań, naprawdę jak do tej pory chyba najlepiej wykorzystujący te swoje ustawienie. Widzieliśmy teraz bardzo dobre to dogranie piłki w 16. Zobaczmy, świetnie Krdziaić próbował znaleźć tak naprawdę jedynego w polu karnym swojego kolegę. To był Szakota. Naprawdę tutaj ofiarna interwencja Kozubala pozwoliła nam odetchnąć, bo naprawdę trzeba pochwalić tego środkowego pomocnika, czyli Anesza Krdziaicia, bo to było naprawdę wysokiej klasy zagranie. No i jeszcze raz ten zawodnik tym razem z piłki ustawionej. Na szczęście tutaj zatrzymujemy nie najlepsze. Teraz to przyjęcie piłki przez Tomasza Pieńko. Kończy się to dobrze dla nas. Cały czas jesteśmy w posiadaniu futbolówki i będziemy dalej, bo faulowany był napastnik Zagłębia Lubin. Tak, i celowe to było zachowanie naszych rywali. Oni doskonale zdawali sobie sprawę, że muszą tutaj przewrócić
Pieńko, żeby powstrzymać po prostu atak, odbudować swoje ustawienie i już błyskawicznie to zrobili. Tak patrząc na ich ustawienie teraz, no to nie wiem, to jest takie 1-4-5-1 w defensywie, 1-4-4-2 nawet bardziej. Z pomagającym Plawciciem jako drugiemu napastnikowi. Teraz z pominięciem drugiej ligi od razu zagrywamy w kierunku naszych napastników. Tutaj ucierpiał gracz Bośni. To może być żółta kartka dla Tomaso Guercio. I tak właśnie się dzieje. Ucierpiał Enedin Mulalić. Nadepnięty chyba tam przez naszego zawodnika. Jest ta żółta kartka, tak jak mówisz, dla Guercio. Tutaj w żółtych kartkach mamy też remis, ale już 1-1. No, było to na pewno bardzo bolesne. Zaraz zobaczymy sobie to jeszcze raz. No nadepnięty tutaj bez dwóch zdań. Znam arbitrów, którzy by pokazali kartkę koloru czerwonego w takiej sytuacji, na szczęście. No myślę, że nie chciał, ale to naprawdę też źle wyglądało. No właśnie. Gdzieś tak, no. Może gorzej jednak w tym slow motion jeszcze wygląda. Na pewno widzieliśmy, że ten krzyk, który dało się usłyszeć, tak, od zawodnika naszych rywali, no to nie był przypadek, tak, bo to mógł w tym przypadku po prostu ucierpieć. Teraz czas na uzupełnienie płynów, na jakieś jeszcze wskazówki od sztabu trenerskiego dla zawodników jednej i drugiej drużyny. Myślę, że już jest taki na bazie obserwacji kilka rzeczy, które da się tutaj jako wskazówki i korekty do gry po prostu przekazać. O, i będzie potrzebna zmiana. Widzimy już tutaj sygnalizację jednego z członków sztabu medycznego naszych rywali, że za moment będzie trzeba dokonać no, takiej wymuszonej zmiany, korekty w zespole Bośni i Hercegowiny. Już przebiera się jeden z zawodników. Za chwilkę zobaczymy, który z rezerwowych zajmie miejsce tego, który cierpi, czyli Enedina Mulalicia. Już kartka wędruje w kierunku arbitra. Jeszcze cały czas nie widzimy numeru tego zawodnika. No, a nie będziemy Państwa oszukiwać, że znamy po twarzach graczy reprezentacji do lat 19 Bośni i Hercegowiny, a więc już mamy informację od naszego wydawcy. Ja poznałem. Wiesz, no, tak, kto? Daniel Mijatowicz. A, Daniel Mijatowicz. Trafiłem? Tak jest, tak. Wszystko się zgadza. Numer 13, za moment on pojawi się na boisku. No też taka dla niego, też uważam, że sytuacja, która no będzie trudna, tak, bo praktycznie bez rozrzewki, tak, z miejsca widzimy, jak cierpi Mulalić, więc życzymy mu zdrowia, żeby tutaj wszystko z nim było ok. No, a Mijatowicz to zawodnik Żylińskiego. No i nazwisko, które też zobowiązuje. Jeżeli ktoś pochodzi z Bałkanów i ma na nazwisko Mijatowicz, no to możemy oczekiwać po prostu dobrej gry. A tymczasem od rzutu wolnego rozpoczną nasi rywale, więc wiemy na pewno, że ten krzyk nie był tutaj udawany w jakikolwiek sposób, skoro... No i po tej powtórce widzimy, że mógł po prostu naprawdę cierpieć zawodnik naszych rywali, dlatego dużo zdrowia, my wracamy już do gry. Tak, i życzymy powrotu do gry w tym turnieju jeszcze, bo przecież dwa spotkania jeszcze przed reprezentacją Bośni i też no, możemy być z wypiekami na twarzy, śledzić to, co będzie działo się w naszej grupie. Oczywiście mamy nadzieję, że z wypiekami będziemy śledzić to, co dzieje się poza pierwszym miejscem, które zajmie reprezentacja Polski. Ale aby tak się stało, no to najpierw trzeba tutaj strzelić pierwszego gola i wygrać w tym dzisiejszym spotkaniu z Bośnią i Hercegowiną. Byłby to bardzo ważny krok w kierunku awansu do kolejnej fazy eliminacji Mistrzostw Europy. 16 lat czekamy na awans do Euro, do lat 19. No to jest takie, to są właśnie takie zawody, taki turniej, ten Euro do lat 19, gdzie w zasadzie awansować najtrudniej, bo tak jak mówiliśmy, 8 zespołów wyłącznie występuje ze Starego Kontynentu. No a wiemy, jakie nacje mają niejako z urzędu zapewniony ten awans. Oczywiście nikt nic za darmo nie daje, ale są kraje, które jednym tchem można wymienić i tylko... Jak tak mówiłeś, że jedno jest takie miejsce, jedno, dwa miejsca, takie o które można powalczyć, tak, o które można realnie powalczyć. No i a czemu tego nie zrobić właśnie podczas tych eliminacji, jeśli chodzi o zespół trenera Marcina Brosza, który dziś no, ma przewagę, stwarza sobie sytuację w ostatnim czasie może troszkę mniej, ale czekamy na
finalizację. Co ciekawe, jeszcze nie było przerwy w grze od tej kontuzji i Mijatowicz cały czas czeka na wejście na boisko. A nasi rywale grają w 10, na to też trzeba zwrócić uwagę. Może warto to wykorzystać. Miłosz Matysik teraz w niezłym ofensywnym wejściu, ten zawodnik Jagiellonii. Ale Bugaj znowu tą centrę, nie chcę mówić, że zepsuł, ale ten wybór podania piłki po podłożu nie był najlepszy. Tą piłkę akurat w tej sytuacji wydaje mi się, że lepiej było podnieść do góry, gdzieś poszukać naszych zawodników, by powalczyli w powietrzu. Daniel Mijatowicz, numer 13, jest na boisku w miejsce Mulacicza. Wygląda na to, że 1:1 zajmie jego pozycję, ale to oczywiście okaże się po tym stałym fragmencie gry. Teraz można przygotować dobre dośrodkowanie. George Miel nabiegał na tę piłkę, no ale to nie jest nasz najwyższy. Ale mieliśmy niezłe liczby w polu karnym, bo tam było 4 naszych zawodników, jak dobrze policzyłem. Szkoda, że do żadnego z nich ta piłka nie trafiła. Tak jak powiedziałeś wcześniej, no przewaga naszego zespołu jest widoczna w tym spotkaniu. Próby kontrataków, próby takich zrywów rywali też są widoczne. My musimy po prostu postarać się za wszelką cenę udokumentować tą przewagę w postaci zdobycia gola. I piłka na Bośni. Już nasi rywale rozgrywają piłkę od defensywy, ale szybko chcieli to przenieść do przodu. Przejmujemy futbolówkę. Mateusz Kowalczyk. Antoni Kozuba. No mało takich jest momentów spokojnej gry, takiego rozgrywania w ataku pozycyjnym, czy jednej, czy drugiej strony. Ale teraz mamy właśnie taki moment tego spotkania. Guercio. A tu też nie mieliśmy przewagi liczebnej, no bo mieliśmy tym razem niedowagę. 2-3 byliśmy w tym sektorze boiska, więc tutaj ta próba dryblingu no nie była pewnie najbardziej optymistyczna pod względem naszych szans, ale Guercio wcześniej pokazał, że potrafi nawet z trójką rywali gdzieś tam spróbować zatańczyć, zyskać przestrzeń. Tym razem się nie udało. No i to wybicie też no nie przyniesie nam kontynuowania akcji. Wyprzedzać rywala Igor Drapiński. Nie wiem, czy więcej spokoju i cierpliwości nie potrzeba nam w fazie. Budowaniu tych akcji. Tak, dokładnie. Raz jedna strona, druga. W pewnym momencie dopiero przyspieszy. Rozciągnąć trochę rywali, niech pobiegają, niech poprzestawiają. Bo oczywiście przy takim wyniku to zaangażowanie w defensywie będzie u naszych rywali na wysokim poziomie i to widać, tak? Więc tutaj potrzebujemy zawodnika, który uspokoi grę i też innego zawodnika, który w pewnym momencie da dynamikę naszej akcji. Czy to przy podaniem, tak jak to zrobił Pieńko do Ochmiela, czy też dryblingiem, jak to zrobił chociażby w drugiej minucie Guercio. Polacy i znów ta prawa strona, która zdecydowanie bardziej aktywniejsza. Jest zagrana piłka w kierunku Chmiela. Jeszcze być może uda nam się ją przejąć, ale nie. Tam jest Haris Aliszach, gracz, który ma już na swoim koncie żółtą kartkę w tym spotkaniu. Ale tym razem dobrze, bo udało nam się od razu tę akcję rywali zastopować. Zgadza się i wydawało mi się, że być może uda się przetransportować też piłkę do przodu, no troszkę później, ale jednak się to udaje. Tomasz Pieńko, zawodnik Zagłębia Lubin z prawej strony, jest dośrodkowanie, no ale akurat w ten sektor, gdzie nie było żadnego z naszych graczy i trzeba uważać teraz na te szybkie wyjście z kontrą naszych rywali. Irfan Ramić. Z dużym zaangażowaniem Guercio wraca do defensywy, ale on też musi uważać, prawda, żeby gdzieś nie wykonać jakiegoś niepotrzebnego ruchu, bo jednak też ma już tą żółtą kartkę na swoim koncie. Teraz jak profesor Szymon Michalski nie dał się nabrać na ten prosty, ale musiał zmienić troszeczkę tutaj swój układ koordynacyjny, tak? Bo to przepuszczenie troszeczkę go zaskoczyło, ale ostatecznie poradził sobie. No i mało tego, jeszcze piłka odbita od nóg zawodnika Bośni i Hercegowiny, dlatego piłka dla zespołu reprezentacji Polski. Tak, Igor Drapiński. Już dobre zejście Urbańskiego po piłkę. Mamy tu chwilkę czasu, więc teraz Drapiński niepotrzebnie. Nikt go nie atakował. Jeżeli nikt cię nie atakuje, staraj się tutaj zdobywać przestrzeń do przodu, gdzieś wykonać pewne podanie, które da nam utrzymanie się przy piłce. Dawid Bugaj. Przedziera się Bugaj. Jest tutaj szansa na prostopadłe. Dobrze, chciał to zrobić tak. Kowalczyk. Mała przestrzeń, chciał to zrobić w taki, wydaje mi się, zbyt czytelny sposób. Jakby gdzieś tam od takiego próbę no look pasa byłoby łatwiej. Nie przerywa gry arbiter. Pokazuje ci tutaj palcem w naszą szesnastkę, bo kiedy już przymierzamy się do takiego dośrodkowania, no musi tam być więcej zawodników, tam jest tylko George Chmiel, no nawet gdyby dostał tę piłkę, ciężko byłoby mu w pojedynkę zrobić coś przeciwko raz, dwa, trzy, czterem rywalom. No tak, Tomasz Pieńko to też, jak go kojarzę z centralnych juniorów, on nie zawsze grał też na dziewiątce, tak, więc jego też kusi zejście, pomoc w rozegraniu tej piłki, ale to jest znak, jeżeli Pieńko schodzi, to musi być wymiana którejś z naszych ofensywnych zawodników, Urbański, Kowalczyk, czy też nasi wahadłowi muszą gdzieś tutaj montować się w pole karne.
karne, żeby ta liczebność naszych graczy w polu karnym była optymalna, bo pewnie jednego zawodnika Chmiela dobrze pokryją rywale. A może po stałym fragmencie? No nie, znów to dośrodkowanie niedociągnięte, dobrze wybijał tą piłkę Savo Šušić. A teraz piłka w kierunku Mateusza Kowalczyka. No i w tym przypadku nie wiem, czy też ta cierpliwość, ten spokój nie był wskazany u Drapińskiego. Ale też czasami łatwo jest to powiedzieć z kabiny komentatorskiej. Też pewnie ci chłopcy mają pewnego rodzaju emocje towarzyszące spotkaniu, jednak eliminacyjnym. Tutaj muszą sobie z tym poradzić, bo widać na przykład takie coś u Kozubala, taki spokój, rozwagę. Bo jest szansa dla biało-czerwonych. George Chmiel sam już w polu karnym. No ale już wydawało się, że jeszcze na końcu faulował rywala. Ale mógł tutaj bardziej też koleżeńsko zagrać Chmiel. Widzimy, że to jest chłopak, druga taka akcja, tak? który jednak bardzo wierzy w swoje umiejętności. Idzie tutaj jednak w sposób indywidualny. W tym przypadku dwa razy no, to wszystko się nie udało, prawda? Być może do trzech razy sztuka. Wtedy być może skorzysta z dobrze ustawionego partnera i być może będziemy się cieszyć z tego gola, bo zobacz, już jest 32 minuta i myślę, że planowaliśmy już do tej minuty jednak tego gola, który da nam prowadzenie strzelić. Absolutnie tak. Zaczynamy się troszkę niecierpliwić, a wracając do tej akcji, o której wspomniałeś przed chwilą, wydawało się, że w pierwszej fazie dobra decyzja, żeby samemu właśnie wbiegać przed rywala, no ale w tym drugim etapie już chyba trzeba było zagrać. Tak jak teraz zagrywamy w szesnastkę, będzie kolejny. No, który to już rzut rożny w tym spotkaniu. No i znowu Bugaj. Tutaj jakbyśmy mieli też złapać aktywność naszych wahadłowych, to jednak Bugaj tutaj zdecydowanie więcej tych akcji nam kreuje. Brakuje tego dobrego dogrania, postawienia kropki nad i, jeżeli chodzi o dośrodkowanie, podanie celne, ale na pewno za aktywność, za te próby trzeba Dawida Bugaja pochwalić. Zobaczmy tutaj. Jest tam małe zamieszanie w polu karnym. Wyjaśnia to na moment Szakota, ale wyjaśnia tak, że piłka trafia jeszcze do Ramicza. Popatrzmy, bo tutaj trójką ruszają nasi rywale. Trzeba być bardzo ostrożnym i przerwać jak najszybciej tę akcję. A teraz świetna próba Ramicza, na szczęście zatrzymana przez Miłosza Matysika. Ale dobrze, że Ramicz nie wykorzystał tej dwójki zawodników, którzy wbiegali gdzieś tam za naszą linię obrony. Na takie rzeczy musimy bardzo uważać. Ja też mówiłem, że planowaliśmy pewnie już do tej minuty prowadzić nie pod kątem, żeby tutaj rozbijemy rywala 5-0, tylko pod kątem tego, żeby dać nam troszeczkę spokoju. Tak? Tych sytuacji może nie byliśmy wielu stuprocentowych, ale kilka razy na pewno zagroziliśmy w taki sposób, że mogliśmy cieszyć się z gola, prawda? Buśniac. Teraz spokój. Szymona Michalskiego. Widać, że on tutaj jest takim szefem tej defensywy, no jako ten ustawiony centralnie, jakby naturalnie ma łatwiej do kierowania kolegami, ale też widać, że ma posłów wśród tych kolegów, że ta postura, że to... Jeszcze będzie siłownia i 15 na plecach, bo myślimy, że nowy Kamil Glik. No coś w tym jest, powiem ci. Tymczasem Kozubal. W tym moim szaleństwie oczywiście chciałeś powiedzieć, tak? W tym szaleństwie jest metoda. Ale Michalski, myślę, że to jest też taki chłopak, o którym już mówiłem, o tych stałych fragmentach gry. Naprawdę, nawet w tym meczu ta piłka go szuka. Zobacz, on już trzy razy gdzieś był w okolicach, żeby oddać uderzenie. Czasem Kozubal i ta piłka. No myślałem, że bliżej okienka gdzieś tam zmierza, ale tu była dobra decyzja tego gracza środka pola. Tak, dobra decyzja. Myślę, że niezły strzał. Pech polegał na tym, że po prostu bardzo dobrze był ustawiony bramkarz naszych rywali, tak? I większych kłopotów z tym strzałem po prostu nie miał. No i teraz musimy uważać, no ale na szczęście znów jest tam Michalski. Ale zobacz, ucierpiał chyba jeden z naszych zawodników. Tak, tak, leży Igor Drapiński, któremu jest potrzebna pomoc po tym zderzeniu z rywalem, mówiłem. Ta bośniacka dziewiątka, więc Aleksander Kakwicz, silny, mocno zbudowany i... To akurat nie z nim się w tej sytuacji zderzył Drapiński, natomiast też widzieli Państwo na tym bliskim planie, jakimi warunkami fizycznymi dysponuje napastnik reprezentacji Bośni i Hercegowiny. Jeśli chodzi o Michalskiego, o którym tyle dzisiaj mówimy, pamiętam, że obserwował go uważnie Marek Kasprzyk, a więc jeden z asystentów trenera Marcina Brosza. Mówił, że ten chłopak naprawdę robi duży postęp, chociaż aż tak dużo tych minut w barwach Skry Częstochowa nie łapie, no ale też kiedy już wchodzi, no to jest naprawdę mocnym punktem tego zespołu, że zresztą tam rywalizacja o miejsce w środku obrony naprawdę też dosyć mocna. Trzy mecze rozpoczyna w wyjściowej 11
zespołu pierwszoligowego ten zawodnik. Tak, ale teraz też Wisłą Płock pełno 90 minut w Pucharze Polski, więc widać, że gdzieś tam puka do składu, tak? To jest młody chłopak. Wiemy, że też model skry częstochowy jest taki, że jednak wielu jest tam młodych zawodników, tak? Oni gdzieś tych młodych zawodników starają się ogrywać, ale każdy musi swoje miejsce wywalczyć. To, że jesteś w skrze, która stawia na młodzież, to jest jedno, ale jeszcze gdzieś musisz tą jedenastkę wywalczyć. Zgadza się, sporo też tych zawodników wypożyczanych właśnie młodzieżowców do zespołu Skry Częstochowa. Polacy. Mówił trener Brosz, że no oczywiście naturalne jest sięganie po zawodników z tych klubów zagranicznych, no bo jak popatrzymy na te nazwy zespołów klubowych, które reprezentują nasi zawodnicy, mamy Aston Villa, Manchester, mamy Blackburn, mamy Inter Mediolan, mamy Bolonię i wiele, wiele innych klubów ze znanymi markami, ale mamy też zawodników choćby z klubu trzecioligowego, jak Szczepan Mucha z Rekordu Bielsko-Biała, który jest dzisiaj na ławce rezerwowych i tak właśnie rozmawiałem akurat w tym tygodniu z prezesem Rekordu, który mówił, że no cieszy się, że to szkolenie jest widoczne, że mamy takiego zawodnika, ale jest świadom, że za chwilę Szczepan Mucha pójdzie wyżej, no bo jak patrzy się na tą listę zespołów, no to nazwa jego klubu obok właśnie takich wielkich europejskich marek, to jest coś, co na pewno... Jest doceniem klubu, ale jednak troszkę inaczej wygląda, prawda? No bo to, tak jak mówisz, są już tutaj przedstawiciele jak Kasper Bański, Bolonia, tych klubów jednak zagranicznych, czy też klubów ekstraklasowych. No wiadomo, że tak ta drabinka funkcjonuje. A teraz rzut wolny dla reprezentacji Polski. Patrzmy właśnie Urbański, no i znów niewiele wynika z tego stałego fragmentu gry, znów zbiera tę piłkę Kozubal i wywalczył kolejny, piąty już w tym spotkaniu rzut rożny dla biało-czerwonych, a jeszcze kończąc ten wątek, to też jest tak, że zawodnicy, którzy gdzieś tam są wyłuskani przez nasz sztab szkoleniowy, jak Wiktor Matyjewicz chociażby, jeszcze niedawno Unia Tarnów, a teraz Hellas Verona. Więc też to pokazuje, jak szybko można przejść tą drogę, ale szybko też trzeba wracać do defensywy i nie pomylić się w tej sytuacji. Na szczęście Drapiński był tutaj tak czujny do samego końca. Ale to spotkanie wygląda tak, jak się tego spodziewaliśmy, czyli my w ataku pozycyjnym rywale starają się odgryzać w tych kontratakach, no i na razie jesteśmy uważni, tak, ale myślę, że ten gol dla nas to jest coś, co musi się wydarzyć, żeby uspokoić naszą grę i też stonować te zapędy rywali, którzy wtedy muszą się bardziej otworzyć, co jest jakby logiczne. Pamiętajmy, że czeka nas potem drugie 45 minut i z każdą minutą, jeżeli nie będzie tej bramki, będzie coraz bardziej nerwowo, no i będziemy już, wtedy nam będzie ten czas bardzo szybko umykał, dlatego dobrze byłoby dać sobie komfort jeszcze przed przerwą, ale też nie można bramki stracić. Naprawdę trzeba być tutaj czujnym. Na szczęście niedokładne to zagranie Krzalicza. Może teraz się z tym zabierzemy. No też nie udało się przeprowadzić teraz szybkiego ataku. Tak jak mówiłeś o tym, żeby strzelić gola, tam przez chwilę było taki jednak... Jakby to określić, no troszeczkę źle na to spojrzeliśmy, ponieważ był taki moment, w którym naprawdę, gdyby lepiej piłkę przyjął Ramić, to mógł tutaj pokusić się uderzenie, choć na razie nie przypomina sobie, żeby nasz golkiper i nasz kapitan Liberzy interweniował, prawda? Nie było celnego strzału. Przed momentem zerknąłem na te statystyki. My 4 razy celnie strzelaliśmy na bramkę rywala, nasi rywala, więc Bośnia i Hercegowina jeszcze bez celnego strzału, jeden niecelny strzał tylko zanotowali, więc jeśli chodzi o konkrety, to też u nich licho, ale pamiętajmy, że są takie mecze, że tylko wrócimy do meczu, który zakończył się już w naszej grupie, że Włochy prowadziły grę, strzelały w słupki, natomiast my oddajemy kolejny celny strzał i teraz będzie szansa, gol! 1-0 dla biało-czerwonych, wreszcie napoczynamy rywala. Mateusz Kowalczyk, strzelcem gola, możemy się cieszyć, o tym mówiliśmy od dłuższego czasu i udało nam się spełnić te małe marzenia oczywiście, te, które tutaj wypowiadaliśmy. Dobrze poszedł na piłkę Kowalczyk, dobry też taki balans ciała, minięcie rywala i odpowiednia finalizacja na tego gola. Czekaliśmy aż 40 minut. Ale warto było czekać i co jeszcze warto podkreślić? Trzeba strzelać, trzeba szukać tych możliwości do popełnienia błędu przez rywali. Luka Prisilia w tym momencie odbił piłkę. Za moment zapewne zobaczymy sobie to raz jeszcze w powtórce. No i wreszcie trochę
troszkę spokoju także u trenera Marcina Brosza, który dzisiaj bardzo skoncentrowany, bardzo napędzający swój zespół do tego, aby pójść teraz za ciosem, bo to też będą ważne minuty po tej strzelonej bramce. Ale zobaczmy tutaj, świetne to wejście Kozubala, on nam się dzisiaj bardzo podoba. Ten strzał to także jego robota, no i widzimy, znalazł sobie tam miejsce, jeszcze uderzając. Tu będzie bardziej Kowalczyk to widać, bo zobaczmy, Kowalczyk inteligentnie się zachował tutaj, tym ruchem. Jedno tak naprawdę przyjęcie zwodne, przyjęcie kierunkowe pozwoliło na minięcie rywala i to skuteczne uderzenie, tak jak powiedziałeś. Trzeba szukać uderzeń. Grzegorz Piechna mówił, że po prostu strzelał na bramkę i dawał się wykazać bramkarzowi. Raz lepiej wychodziło bramkarzowi, raz gorzej, więc w tym przypadku udało się z tego skrzętnie skorzystać. Z tego właśnie błędu bramkarza Bośni i Hercegowiny. Jeszcze raz piłka w 16, nie trafia Chmiel, ale cały czas mamy piłkę. Pieńko jeszcze zatańczył z rywalem. Popatrzmy, Guercio nie przejmie tej piłki, ale znów, no jak odkurzasz tutaj przed 16, wszystkie te piłki zasysa dzisiaj Antoni Kozuba. Guercio. Niski teraz przewinienia Kozubal, musi uważać. Zawodnik reprezentacji Polski świetnie ustawiony w tym momencie, Dawid Bugaj. No i teraz też widać, że nakręciła ta bramka naszych zawodników do takiej, no bardziej powiedziałbym, energicznej gry. Kozubal, no proszę, dla niego nie ma straconych piłek. O górną piłkę z wyższym rywalem także powalczył, ucierpiał przy tej okazji zawodnik poznańskiego Lecha. No i myślę, że takich zawodników mielibyśmy wskazać, którzy dzisiaj są naszymi liderami naszej relacji, to dzisiaj wydaje mi się, że jest to Antoni Kozubal, to on też miał duży wkład w tą bramkę. Zobacz, to jest zawodnik, który występuje na pozycji numer 6. Często widzimy go w okolicach pola karnego, naprawdę często jest pod piłką i dużo od niego zależy w tym spotkaniu. Takie ja mam chociażby wrażenie. Tak jest, ja też mam takie wrażenie, zgadzam się z tobą. Dużo tych drugich piłek zbiera, też ważnych zawsze z perspektywy trenerów czasami. No i też raz przerwał tą groźnie zapowiadającą się centrę wspomnianego wtedy przez nasz Krdzialicia. Zgadza się. Ostatnie minuty pierwszej części tej rywalizacji. Polska wygrywa z Bośnią i Hercegowiną 1-0. Drapiński. Teraz stempel na tej piłce postawił Kacper Urbański. Dobry to był pomysł z tym przerzutem, ale niedokładnie. Cały czas na szczęście zawodnicy trenera Marcina Brosza. Teraz zabrał się do boku Kacper Urbański. Już jesteśmy odwróceni z piłką w kierunku bramki. Pieńko z pierwszej piłki. Zobaczmy, będzie okazja dla biało-czerwonych. Nie wiem, czy nie jeden kontakt wcześniej. Tam był taki korytarz do tego, by poszukać do grania. No te akcje oskrzydlające Bugaja mogą nas cieszyć. Tak, u niego tylko brakuje tego, by po prostu zaliczył asystę, bo tutaj tak to określę, bo naprawdę on jest aktywny, on chce. Może teraz jest okazja na uderzenie z dystansu i znów miał problemy z tą piłką po uderzeniu Kacpra Urbańskiego Luka Przylia. Ale dobrze, dobrze. Mówiłem, nabrali pewności siebie nasi reprezentanci. Jest faul w środku pola, no i wydaje się, że zaczęliśmy też trochę bardziej kontrolować wydarzenia na boisku. O tym samym pomyślałem, że jednak ta kontrola spotkania będzie po naszej stronie z każdą minutą. Zobaczmy jeszcze raz to uderzenie Urbańskiego i drugi raz ma takie szczęście przy tych uderzeniach z dystansu golkiper naszych rywali Luka Przylia, że po prostu w niego ta piłka wprost leci, ale teraz też no lekko gdzieś z użyciem na dwa tempa, z użyciem kolan, tak, i udał, musiał tą piłkę złapać, więc tutaj to jest, myślę, że znak i ten gol Kowalczyka to jest też znak, żeby próbować, bo jeżeli próbujesz, to tutaj możesz poszukać błędu tego golkipera. Ale przy tym uderzeniu to wydaje mi się, że kluczowe było to przyjęcie piłki przez Urbańskiego, kiedy sobie ją właśnie mięciutko zgasił, odwrócił się w kierunku bramki i była okazja właśnie do takiego strzału. Znów atakujemy prawą stroną. Pieńko i teraz Urbański w polu karnym. Zatrzymują to zawodnicy reprezentacji Bośni i Hercegowiny. No jeszcze byśmy teraz poprawili tym stałym fragmentem gry. Już tutaj widzę Michalskiego, który podąża w pole karne. Widzimy dwie minuty doliczone do tej pierwszej części spotkania. Tak, ja liczę tutaj naprawdę na Michalskiego, że w którymś momencie znajdzie tą piłkę i no to może teraz do bramki. 46. minuta, jest ta piłka zawieszona i tutaj w ostatniej chwili wybijają obrońcy Bośni i Hercegowiny. Cały czas jeszcze biało-czerwoni. Kozubal. No teraz mieli szczęście nasi rywale. No i spokojnie, spokojnie teraz
odpowiedzialnie Mateusz Kowalczyk w kierunku Oliwiera Zycha. On też stoi u nas między słupkami, wbrew pozorom, bo jego nazwisko chyba tylko wymieniliśmy wyczytując skład. Rzadko to się zdarza, że zawodnik, który po prostu jest bramkarzem, więcej ma kontaktów z piłką nogami niż rękoma, ale tak jest w dzisiejszym przypadku. Oby to trwało jak najdłużej w tym turnieju. Nie mamy nic przeciwko temu, prawda? Tak, a najważniejsze, żeby nie miał kontaktu rękami, kiedy wyjmuje się piłkę z siatki, więc za to trzymamy kciuki za drużynę do lat 19, która na razie prowadzi i za moment, no miejmy nadzieję, że też przy takim wyniku zejdą do szatni, bo tutaj Bośniacy jeszcze mają ochotę zepsuć te humory przed przerwą. Faul i jeszcze będzie rzut wolny, z którego nasi rywale mogą pokusić się o zagrożenie bramcy Oliwiera Zycha. Bramkarza, tak jak wspomniałem wcześniej, Aston Villa. I to są takie momenty, kiedy trzeba być podwójnie skoncentrowanym, bo kiedy rywal nie potrafi sobie stworzyć tych szans z gry, kiedy mało strzela na bramkę, no to zawsze będzie celowo w te stałe fragmenty gry, zwłaszcza teraz, kiedy już za moment zawodnicy zejdą na przerwę do szatni. Ale musimy być teraz bardzo czujni, bo przy piłce ten, który potrafi zagrać, Anes Grczalic. I ta piłka jest dobrze dograna. Na szczęście wmieszał się w to wszystko Mateusz Kowalczyk. I jeszcze pozwoli rozegrać ten rzut rożny zawodnikom Matthew de Gabriel. Jakbyśmy chcieli czegoś uniknąć, to właśnie dwóch stałych fragmentów gry na koniec tej pierwszej odsłony meczu. No ale jak widzimy, tego się nie da uniknąć, bo to będzie za chwilkę drugi raz. Myślę, że po tym stałym fragmencie będzie po prostu zakończona ta część gry. Bo już też pokazuje to zegar. To popatrzmy. Jeszcze dośrodkowanie przeciągnięte. Zamyka to jeszcze wszystko Szakota. Szakota w szesnastkę. Przetrwaliśmy. Chyba przetrwaliśmy. Tak jest. No, będzie zabrzmiało to źle, że przetrwaliśmy. Tak, ale chodziło o te fragmenty. Dwa stałe fragmenty, gdzie rywale też doskonale wiedzieli, że to są ostatnie dwa zawieszenia piłki w polu karnym, tak? Widać, że tutaj trener Marcin Brosz jeszcze ma zdecydowanie uwagi do Urbańskiego. My uwag nie mamy, jeśli chodzi o wynik, bo prowadzimy 1-0. No to zobaczmy sobie jeszcze raz, jak do tego doszło, że Polacy są na prowadzeniu. Zdobywcą gola Mateusz Kowalczyk. Widzimy go na naszych ekranach, gracz ŁKS-u. Ale najpierw tutaj robota zrobiona przez partnerów. Strzał Kowalczyka. No, to naprawdę bardzo inteligentne zachowanie pomocnika Łódzkiego Klubu Sportowego. Moment, tak, to jest kluczowe, ale też finalizacja bardzo dobra. Poczekał też, jak już do parteru zszedł golkiper rywali. To jest najważniejsze, że ta radość naszych zawodników. Myślę, że nie jeden gracz w tym pierwszym tempie od razu by za wszelką cenę chciał uderzyć na bramkę. A tu widzimy trenera Brosza, który zachęcał naszych graczy do wzmożonej walki. Szanowni Państwo, to tyle, jeśli chodzi o pierwsze 45 minut tej rywalizacji. Polska prowadzi z Bośnią-Hercegowiną 1-0. Czekamy na drugie 45 minut. Słyszymy się po krótkiej przerwie.
Wracamy na Stadion Miejski w Gdyni. Do przerwy Polska prowadzi z reprezentacją Bośni i Hercegowiny 1-0 w meczu kwalifikacji, pierwszej rundy kwalifikacji do Mistrzostw Europy do lat 19. Bośniacy są już na murawie, Polacy jeszcze w tunelu. To może wykorzystamy ten moment, Dawid, żeby zobaczyć sobie najciekawsze fragmenty tej pierwszej części rywalizacji. Polacy mieli przewagę, było tych sytuacji całkiem sporo, no i Luka Przylia był dosyć często zatrudniany, chociaż takich stuprocentowych okazji no, nie było aż tyle, ile oczekiwalibyśmy od gry biało-czerwonych. To bodaj jeden z pierwszych celnych strzałów podopiecznych Marcina Brosza. Aktywny Antoni Kozubal, widzieli Państwo w tej sytuacji faulowany, przez co żółtą kartkę obejrzał Haris Aliszach, a to znów Antoni Kozubal w roli głównej, tym razem pod bramką biało-czerwonych. No i znowu ten człowiek z numerem 8, no naprawdę, to nie my wybieraliśmy tę sytuację, żeby potwierdzić naszą tezę, że ten gracz dzisiaj był najbardziej aktywny, jest najbardziej aktywny w zespole biało-czerwonych. To jest akcja bramkowa, strzał właśnie gracza Lecha Poznań. Dobija to wszystko jeszcze Mateusz Kowalczyk. No i mamy prowadzenie, mamy tę bramkę, która ma nieść do góry biało-czerwonych w tym spotkaniu. Mamy też korektę w składzie reprezentacji Polski. Numer 11, przepraszam, numer 20, numer 23, a więc Miłosz Brzozowski w miejsce Tomasza Pieńko. Dwie zmiany także w reprezentacji Bośni. Widzieli Państwo z numerem 14 Syda Pramenkowicza. To jest jeden z tych graczy urodzonych w roku 2005. Ja przypomnę, że tutaj roczniki 2004 i młodsze mogą występować w tych rozgrywkach reprezentacji do lat 19. Za moment sobie to wszystko jeszcze potwierdzimy, jeśli chodzi o zmiany. W każdym razie mamy na boisku Miłosza Brzozowskiego w reprezentacji Polski. Numer 23, z takim numerem będzie występował ten gracz. I za moment jeszcze sobie uzupełnimy te korekty w zespole Bośni i Hercegowiny. Chyba nie ma Ramicia, tak mi się wydaje. W jego miejsce wydaje się, że wszedł ten oznaczony numerem 14 Said Pramenkowicz. Tak jest, Pramenkowicz w miejsce Ramicza. No i za moment sobie jeszcze dojdziemy, którego z graczy w niebieskich koszulkach nam brakuje w tym spotkaniu. Przedzierał się teraz lewą, prawą stroną zawodnik Bośni. Zobaczmy, uda się nam to opanować jeszcze w bezpiecznej strefie. Znów Antoni Kozubal. No, troszkę za mocno sobie wypuścił tę piłkę do linii bocznej. Teraz próba zagrania z pierwszej piłki. Dzwonimir Plawcicz opuścił boisko. No jest takich najmniej widocznych chyba. O tak, to dopiero w zasadzie teraz Plawcic dwa razy może miał piłkę. Savo Susic też, no tak jak mówiliśmy, a nie Ramicz, widzisz, nie Ramicz, tylko Susic opuścił boisko. Tak, Ramicz też mnie to przez chwilkę dziwiło, bo to nie był zawodnik, który nie był aktywny, tylko będzie zmiana pozycji, ale o tym za chwilę. A teraz uwaga, bo tutaj była szansa. No i właśnie człowiek, o którym wiele już wspomniałeś, biorąc pod uwagę te stałe fragmenty. A wspomniany Ramić będzie występował na prawej obronie, jeżeli dobrze to wszystko sobie ja poskładałem. Tak, on zamieni po prostu miejscem Mulacicza, który zszedł nam z boiska jeszcze w trakcie tej pierwszej części rywalizacji. Kontuzja gracza Bośni. A u nas zmiana Guercio, myślę, że podyktowała też tym żółtą kartką, tak? Czy Guercio jest na boisku? Guercio jest na boisku. Tomasz Pieńko jest tym, który... Okej, Guercio jest tutaj ustawiony wyżej, tak? Nie, tutaj jest Tomasz Pieńko, 21, tak mi się wydaje, że
Guercio opuścił plac gry bardziej z powodu chyba tej żółtej kartki. Wydaje mi się, że tutaj nasi trenerzy nie chcieli ryzykować gdzieś jakiegoś przypadkowego starcia. Już wcześniej analizowałem właśnie, kogo nie ma. Guercio mi brakowało. I to jest zmiana 1-1, bo Brzozowski jako lewe wahadło będzie tutaj występował właśnie. Widzieliśmy go teraz w pomocy w bronieniu dostępu do okolic pola karnego. No to przypomnijmy jeszcze raz skład biało-czerwonych w bramce z numerem pierwszym. Człowiek, który wreszcie ma piłkę w rękach, a więc Oliwier Zych, kapitan naszego zespołu. Numer trzeci Igor Drapiński z czwórką, Miłosz Matysik. Numer 6 Szymon Michalski, 7 to Dawid Bugaj, numer 8 Antoni Kozubal, 9 George Chmiel, 10 Kacper Urbański, 15 zdobywca jednej jak dotąd bramki dla biało-czerwonych Mateusz Kowalczyk, 17 grał Tomaso Guercio, 21 Tomasz Pieńko, no i ten, który wszedł na murawę po przerwie, a więc Miłosz Brzozowski. Tutaj musimy poszukać aktywności. No i widać nieporozumienie tutaj przy tym aucie. Urbańskich biegli chyba w swój tor biegu wraz z Pieńką. Nie udało się. Jest Miłosz Brzozowski, zawodnik Hansy Rostock. Zobaczymy, jak będzie się prezentował ten lewonożny pomocnik albo zawodnik, który też występuje jako dziewiątka. No dzisiaj nie jako dziewiątka, bo mamy tam z przodu cały czas tych dwóch graczy, czyli George'a Chmiela i Tomasza Pieńko. Urbański, Chmiel, no delikatnie, ale jednak faulowany przez Smajcia. Rzut wolny dla reprezentacji Polski, 49, w zasadzie 50 minuta już się rozpoczęła tej rywalizacji. No i dobrze by było, tak jak w pierwszej połowie sobie życzyliśmy bramki, tak dobrze by było dołożyć drugą i w miarę spokojnie toczyć to spotkanie. Trzeba powiedzieć, że jesteśmy lepszym zespołem w tym spotkaniu. Myślę, że to nie podlega jakby wielkiej dyskusji. Ten wynik, który jest, no jest chyba takim najniższym wymiarem kary, ale oczywiście mecz trwa, tu się może wiele wydarzyć, więc tutaj trzeba, jeżeli możesz rywala nieładnie mówiąc dobić, to trzeba z tego skrzętnie skorzystać. Mówiliśmy o tych bilansach, jakie to wszystko może być ważne. Każda bramka może być na wagę lepszej pozycji wyjściowej, biorąc pod uwagę awans w tym, co zakładamy, jeśli chodzi o tę rundę eliminacji, no to później może to świadczyć o rozstawieniu w kolejnej rundzie i to może być bardzo, bardzo istotne, a mamy w perspektywie przecież mecze z Estonią i z Włochami. Urbański w 16, tutaj jednak wyjaśniają tę sytuację zawodnicy z Bośni i Hercegowiny. Jeszcze tutaj znów Kozubal wmieszał się w to wszystko i taki nasz bezpiecznik, który potrafi przerywać te zalążki akcji ekipy trenera Mario Iwankowicza. No tak, to była taka bardzo ważny sprint, tak? Bo jedno dziwnięcie rywala mogło spowodować albo żółtą kartkę, albo po prostu zalążek kontrataku, na co tak naprawdę Bośniacy w tym meczu bardzo mocno liczą. Na razie udaje nam się te próby szybko zatrzymywać lub po prostu zmuszać zawodników naszych rywali do gdzieś tam błędnych decyzji, niekoniecznie trafionych. Irfan Ramić, niedokładnie, niecelnie, teraz poskrobany tam po nogach był Dawid Bugaj, ale gramy dalej, sędziowie puszczają grę, Kacper Urbański, często wjeżdżamy, mówiąc kolokwialnie, w pole karne z tej prawej strony. Ale Urbański czasami troszeczkę szybciej jakby podejmował tą decyzję, czy o podaniu, czy dośrodkowaniu, czy strzale, to myślę, że jeszcze byłoby ciekawie, bo to jest zawodnik, który wierzy w swoje umiejętności, jest pewny siebie na boisku, to trzeba jak najbardziej pochwalić. Myślę, że jak znajdzie taki balans między czasem na podjęcie decyzji, a konkretną decyzją, to będzie jeszcze lepiej z jego grą. 52 minuta, rzut rożny, jest Michalski oczywiście, jak zawsze w takiej sytuacji, ale też umiejętnie go blokują. Skutecznie przeszkadza mu rywal, nie ma takiej czystej pozycji, prawda? Natomiast sam fakt, że ta piłka dociera do tego, do którego ma docierać F-16, no to jest taki mały plusik dla biało-czerwonych, że w tym rejonie, w którym atakuje właśnie Szymon Michalski, zawodnik częstochowskiej Skry. Widzimy, że tutaj Bośniacy nie podejmują tutaj otwarcia gry, będzie tutaj krótkim podaniem, daleko ekspediowana jest ta piłka w poszukiwaniu tego napastnika, najbardziej wysuniętego kachwicia, który ma za zadanie tą piłkę przebić za siebie, gdzie już tam przeszły mają atakować jego koledzy. Na razie ta sztuka im się rzadko udaje i oby tak do końca spotkania.
Ramicz. Ramicz nawet na lewej stronie obrony, już widzimy, że wszystko został na tej prawej. Teraz dobrze, Bugaj, zagrana piłka do środka, Urbański, Kasper Urbański, piłka na lewej nodze, Urbański, strzał niecelny reprezentanta Polski. Dobre zejście do środka, próba uderzenia, jeszcze Pieńko dawał taką możliwość podania nieoczywistego. Musiałby tutaj na pewno unieść głowę Urbański, zobaczyć biegającego kolegę, ale zdecydował się na uderzenie tym razem. Zobaczmy tutaj dobre wejście przed rywala i próba uderzenia z okolicy 17-18 metra. Jeszcze raz widzimy tę szarżę zawodnika Bolonii. Arnes Kradzic. Zmaić. Chcemy agresywnie poszukać odbioru piłki, zmusić rywali do błędu i to się uda. Właśnie tak to trzeba robić, kiedy są naciskani Bośniacy, także potrafią się pomylić z korzyścią dla nas. Natomiast też dla nas teraz łatwa strata i przerzucają ciężar gry na prawą stronę zawodnicy zespołu z Bałkanów. Jest okazja teraz na to, aby tutaj mocno powalczyć i czyni to. Teraz naprawdę bardzo dobrze Miłosz Brzozowski. Świetnie teraz ten obrońca Hansy Rostock. Powstrzymał rywala, ale tutaj arbiter jeszcze wraca do sytuacji sprzed chwili. Będziemy mieli piłkę dla zespołu Bośni i Hercegowiny. No bo są zdziwiony Brzozowski, tak, prawda? Nie, teraz no, Brzozowski i Kozubal są zdziwieni, ale tutaj chodzi o ten faul. Tu... No patrzymy cały teraz... czas. No dziwna decyzja. Bardzo dziwna decyzja, biorąc pod uwagę to, co mamy, no ale leży też na murawie jeden z graczy Bośni. Chyba ten, który wszedł na boisko z ławki rezerwowych, a więc Daniel Mijatowicz. No, sporo takiej szarpanej gry też spotkaniu. To jest taka rzecz, której nie chcemy, czyli tych stałych fragmentów gry w okolicach pola karnego, na dośrodkowanie, czy te rożne, czy właśnie taki stały fragment gdzieś tam pod linią boczną. Trzeba uważać chociażby na tego pana, tak? Właśnie. Na Kachwicia, który naprawdę dysponuje niezłymi warunkami fizycznymi. Widać, że czuje się dobrze w powietrzu. No i w dziesiątkę za moment Bośniacy, natomiast ze stałym fragmentem gry i będą chcieli niepokoić teraz Oliwiera Zycha. Cały czas bezcelnego strzału nasi rywale. No i mamy nadzieję, że tak pozostanie, a my mieliśmy szansę przez sekundę na wyjście z kontrą, natomiast kapitalnie utrzymał się przy piłce Grdzalicz. Cały czas ten aktywny dzisiaj zawodnik w zespole naszych rywali. Oj, teraz Pieńko nie w tę stronę, chciałoby się powiedzieć, ale teraz naprawia swój błąd zawodnik Zagłębia Lubin. I przydałoby się troszkę spokoju w zbudowaniu tej akcji. Świetnie, Michalski do prawej strony. Bugaj. Czekał na wsparcie, mało aktywny był Chmiel tutaj przy próbie tutaj. W ogóle jak ma być cztery, to mało konkretów, jeśli chodzi o Chmiela, dużo indywidualnej gry. Nie wiem, czy to jest najlepszy mecz tego gracza w tej reprezentacji. Z plusów myślę, że jest to, że prowadzimy w tym meczu, że gramy, wydaje mi się, że całkiem nieźle, a jeszcze kilku zawodników może zdecydowanie więcej dać tej reprezentacji. Na pewno jest taką osobą Chmiel. Myślę, że Guercio, co by nie mówić, to jest zawodnik, którego stać na zdecydowanie lepszą grę i jeszcze większe fanfary, czy chociażby Urbański, który jest aktywny, ale od tego zawodnika ja oczekuję jeszcze więcej, bo to może być prawdziwy lider tej reprezentacji. Tymczasem biało-czerwoni, już byliśmy blisko szesnastki. Wybita piłka przez obrońców rywali po tej szarży. Tomasza Pieńko, który tutaj z tej dwójki napastników myślę, że jest zdecydowanie bardziej konkretny. Mamy rzut rożny, 57 minuta. Trener Marcin Brosz cały czas jak w transie tutaj chodzi, wydeptuje kilometry przy linii bocznej, no bo nie będzie spokoju, dopóki ten mecz nie zakończy się naszym zwycięstwem. Jest ta piłka, wydawało się, że będzie miał spory problem, żeby sięgnąć jej Luka Przylia. Teraz chyba niepotrzebnie dodaje od siebie, bo być może był tam zahaczony przez Michalskiego, no ale na pewno... Być może wysto nadepnął, być może gdzieś tam... No chyba, że tak. Ale już myślę, że... Już widać, że wstaje, nie jest potrzebna pomoc medyczna, więc... To mogło być w jakiś tam sposób bolesne. No być może właśnie to, o czym wspomniałeś, miało miejsce.
Jest doping też tej skromnej dzisiaj publiczności, ale jednak są tacy, którzy chcieli zobaczyć w akcji biało-czerwonych w tej rywalizacji. Na razie mało takiej, powiedziałbym, atrakcyjnej piłki w tej drugiej części, no ale no, na tym etapie już zaczyna się powoli liczyć pragmatyzm, powoli zaczyna liczyć wynik, wyrachowanie, tak jak mówiliśmy, awans. Oczywiście mówię to po raz kolejny, będę to powtarzał, że sam trener Marcin Brosz wspominał, że ich celem jest przede wszystkim no tutaj selekcjonowanie i kształcenie piłkarzy, którzy w przyszłości mają stanowić o sile pierwszej reprezentacji Polski, oczywiście kolejnym etapem U21. Natomiast no jest jeszcze tutaj no ten taki środek do tego celu, którym może być rywalizacja z lepszymi drużynami w kolejnej fazie eliminacji, docelowo oczywiście w Mistrzostwach Europy, więc no tak naprawdę to jedno z drugim się troszkę wiąże. Dobrze, Bugaj teraz zawrócił. Kapitalnie teraz odwrócił rywala, ma miejsce, aby zagrać do Urbańskiego zawodnik reprezentacji Polski. Ładnie teraz indywidualnie utrzymywał się długo przy piłce, no Urbański, ale czy nie za długo? Świetne ma prowadzenie piłki, kontrolę nad futbolką, ale znowu brakuje z tego konkretu, na którym zawodników rywali się zatrzymał. Tym cechuje się oczywiście piłka juniorska, ale zobaczmy, bo Kachwić tutaj stara się przedzierać, ale dobra asekuracja, podwojenie, to było kluczem, by zatrzymać tego. Niemniej zrobił tutaj ogromną robotę Kachwić, bo w pojedynkę tam w zasadzie i tak nawet jakby się przedarł, nie miał do kogo zagrać, bo partnerzy zostali z tyłu, no i wywalczył to, o co mu pewnie chodziło w tej akcji. 60. minuta spotkania. Blisko Michalski, bardzo dobrze w kontakcie. No i teraz George Chmiel odbija się znów od rywali. Szakota. Też chcą nadać tempo tej akcji nasi rywale. Jest Szakota, dośrodkowanie na pewno nieudane, ale zobacz, poszedł od razu za piłką. No to jest Szakota i wspomniane przez nas wcześniej Ramić. To być może też celowe zestawienie tej dwójki na jednej stronie boiska, bo to byli zawodnicy, którzy no, gdzieś tam próbowali jakieś akcje stwarzać, jakieś zagrożenie po stronie bośniaków. Teraz Czalicz, który z tych stałych fragmentów gry też jest niebezpieczny. Teraz niepotrzebny faul na tym zawodniku. Właśnie chciałem powiedzieć, on to chciał właśnie, to osiągnąć. Właśnie, że nie możemy się dać nabierać na te, no niech powiem wymuszane, no bo zawodnik to są tyłem odwrócony do bramki, faule. Tyłem do bramki i on czyha na takie coś, żeby teraz z piłki stojącej, gdzie nikt go nie atakuje, dał czas swoim obrońcom, żeby też pobiegli w pole karne i zobaczymy. Musimy być czujni, bo ten chłopak pokazywał, że no, potrafi grać w piłkę i oby teraz no, nie zacentrował w taki sposób, że będziemy mieli problemy. Uwaga, jest jeszcze stały fragment gry dla bośniaków. Wybijamy, jeszcze będzie okazja do uderzenia. Na szczęście tutaj jest kontrola, ale dwóch zawodników leży w polu karnym. Nie wygląda to dobrze i potrzebna jest natychmiastowa teraz reakcja służb medycznych. Z naszej strony Miłosz Matysik, oby to nie było nic groźnego, chyba zderzenie tak w naszej 16. I Kachwić po stronie bośniaków. A tam kątem oka widziałem, że już podnosi się z ławki, chyba przygotowuje do wejścia na boisko skrzydłowy. Tak, jest już przy niebocznej Szczepan Mucha. A teraz jeszcze raz ta sytuacja. No, widzimy to zderzenie. Ta akcja miała swoją kontynuację. Dobrze, tutaj już to wszystko w tym dalszym etapie blokował Kowalczyk. George Chmiel opuści plac gry, więc no, miałem troszkę nosa co do tego, jak wyglądał w tych ostatnich minutach napastnik reprezentacji Polski. Wolałbym, żebyś miał nosa w przypadku, kto szydla z drugiego gola. Konakowicz byś teraz postawił właśnie na wchodzącego Muchę. Wiesz co? Czy to będzie już mój nos? Powiem, jak oj, będzie zmiana, to ci powiem tutaj coś ważniejszego. Matysik będzie musiał opuścić boisko, więc być może ta zmiana Muchy jeszcze będzie wstrzymana. A tutaj Kachwicz widzę, że walczą medycy naszych rywali o to, by gdzieś tam obandażować go chyba i żeby spróbował grać, bo nie wiem, czy jakieś tam, być może jakieś rozcięcie. No widać, że no nie wyglądało to dobrze, tak? Od razu arbiter taką gestykulacją pokazywał, że jak najszybciej tutaj służby powinny... Jest narada w sztabie reprezentacji Polski. Nie wiem, czy nie Jakub Kolan będzie tutaj takim wyborem. Zobaczymy za chwilkę. No, czekamy tutaj jeszcze na rozwój wydarzeń, bo no, myślałem, że za moment zobaczymy raz jeszcze tę sytuację, no i zobaczymy teraz. Oj, tutaj naprawdę impet był duży, uderzył Matysik walcząc o piłkę, w zasadzie wygrywając tę rywalizację, bo on zgrał piłkę. No i ma o czym myśleć teraz trener Marcin Brosz, jak to wszystko przemeblować, przetasować.
Myślę, że decyzje już zapadły, tylko nie widzimy po prostu, chociaż jeszcze gdzieś tam rozmowy między tutaj naszymi szkoleniowcami. Tak, tutaj Łukasz Sosin, także Marek Kasprzyk i Marcin Broża, więc ten tercet szkoleniowców naszej reprezentacji w takiej burzy mózgów. A Kachwicz widzimy tutaj z opatrunkiem, ale będzie chciał za wszelką cenę kontynuować grę, jak na kapitana przystało. No, Miłosz Matysik, zawodnik Jagiellonii Białystok, opuści za moment na noszach boisko. Jest tam Michał Ślęzaga, więc fizjoterapeuta reprezentacji Polski, także blisko naszego zawodnika. No, oby nic groźnego, wykluczającego na dłuższą metę z grania nie wydarzyło się w tej sytuacji. Życzymy szybkiego powrotu do zdrowia, w miarę możliwie szybkiego powrotu na boisko. No, ale już będzie potrzebna zmiana i Wiktor Matyjewicz, zawodnik Lasa Verona, za moment wejdzie na boisko właśnie w miejsce zawodnika, który niestety musiał opuścić plac gry. Wiktor Matyjewicz, mówiłem już o tym, że też gdzieś tam wynaleziony przez właśnie Łukasza Sosina, który pojechał oglądać go w meczu Unitarnów jeszcze tak nie tak dawno, no a teraz już później to zrodziło się takie większe zainteresowanie tym graczem przez kluby czy Ekstraklasy, czy także część zagranicznych. No i trafił ostatecznie właśnie do Włoch, a teraz trafia na boisko zawodnik z numerem 16. Ale jest także 18, jest także zawodnik, który cały czas reprezentuje barwy trzecioligowego klubu w Polsce, a więc z rekordu bielsko-biała, Szczepan Mucha. Żartowaliśmy, że w rekordzie Mucha nie siada na ławce. Tutaj jednak musiał zająć miejsce właśnie między rezerwowymi, ale jest występ tego zawodnika. Ja powiem szczerze, też często te spotkania z udziałem rekordu bielsko-biała oglądam i jest to zawodnik, który na pewno już wkrótce będzie grał wyżej, bo po prostu umiejętności mu na to pozwalają. A Wiktor Matyjewicz to też, tak jak mówiliśmy, gracz, który jeszcze niedawno grał na takim poziomie, natomiast teraz już występuje we Włoszech, a teraz awaryjnie melduje się nam na murawie. Jestem ciekaw tylko, jak zostanie Szczepan Mucha ustawiony. Widzę, że jednak nieco wyżej niż na co dzień występuje w klubie. No też miał takie okresy przerw, kiedy leczył uraz kostki. Jeszcze, jak mówią ci, którzy znają go lepiej, nie z tej swojej najwyższej formy, jaką prezentował nie tak dawno. A teraz widzimy, że tutaj ostre starcie, jednak te temperamenty młodych ludzi dały o sobie znać. Tak, ale mam wrażenie, że ta właśnie druga połowa jest taka mało piłkarska. Oj tak, myślę, jest wojna, że to jest niekoniecznie dobre dla nas, tak? Bo myślę, że nasz zespół tutaj mógłby, jakby nie dał się w te takie przepychanki z rywalami, taką grę bezpośrednią, myślę, że więcej możemy po prostu my na tym zyskać, prawda? Widzimy, tym razem tracimy, bo Urbański ogląda żółty kartonik. Musimy, myślę, że wrócić do takiej spokojnej, cierpliwej gry. Bośniacy liczą na to, żeby w takim zamieszaniu właśnie mieć stały fragment gry. Zobaczmy, jest piłka bardzo daleko ustawiona od pola karnego, a już jest przy niej nie kto inny jak Anysz Krdzialić, który za chwilę będzie starał się jak najbardziej tą piłkę wbić w pole karne, by dać szansę swoim zawodnikom, swoim kolegom na powalczenie o piłkę w powietrzu. Ale jeszcze tutaj formalności musi załatwić Matthew de Gabriele, a więc arbiter z Malty. I za moment stały fragment gry dla zespołu Bośni. Oni dużo mają szans na to, aby właśnie w ten sposób egzekwować te rzuty wolne. Tym razem no taka próba zawieszenia piłki, żeby jeszcze gdzieś tam zgrać. Nie udaje to się. Cały czas nasi rywale. Teraz przytrzymywany zawodnik reprezentacji Polski, absolutnie tak. No i mamy piłkę. Może wreszcie to jest ten czas, kiedy można będzie troszeczkę uspokoić grę. Oliwier Zych. No nie mógł się pomylić. Teraz pod presją bramkarz reprezentacji Polski, bliski przechwytu Szakota. Na szczęście to naprawiamy i teraz przytrzymywany był przecież zawodnik reprezentacji Polski przez rywala. I zobaczył to arbiter. Myślę, że całe szczęście. Chociaż nie, jednak out. O, to ciekawe.
Wiesz co, chyba już nie chciałbym do tego wracać, jak tak szybko wykonaliśmy ten wrzut z autu. Ale bardzo dobry pierwszy taki pas Matyjewicza, pewne zagranie. Zobaczmy, przenosimy grę na połowę tak rywali. Jest drugi z naszych rezerwowych, czyli tak, Mucha. Pan Mucha, teraz Urbański z prawej strony ma troszkę więcej miejsca. Teraz Dawid Buga, jest zagranie w szesnastkę. Pierwszy był Mucha przy tej piłce, przez chwilę myślałem, że może być z tego rzut karny. Tak, tak, tak. No też zawahał się golkiper, ale poprzez. Zobacz, jak walczy zawodnik rekordu Bielsko-Biała. Świetnie teraz wyłuskał piłkę w narożniku boiska. No i tutaj musimy właśnie przenieść grę na połowę bośniaków. Więcej cierpliwej gry, więcej spokoju. Myślę, że tutaj Kasper Urbański to jest taki chłopak, który może wziąć na siebie ten ciężar odpowiedzialności, utrzymać się przy piłce. Zobaczmy teraz Matyjewicz za lekko. O i teraz ten Kachwicz, który już z opantażowaną głową chce walczyć dalej w tym spotkaniu, ale tutaj naprawdę świetne wejście do tego meczu ma Brzozowski. Tak, teraz właśnie mamy okazję, by wykorzystać tą przestrzeń w bocznym sektorze boiska. Jest Dawid Bugaj. Już w szesnastce są i Mucha, i Pieńko. Piłka jeszcze do Urbańskiego. Miał dobry pomysł, ale jeszcze tam nie zorientował się, że tak blisko niego jest ustawiony ryb. Tyłem do bramki, naprawdę. To jest chłopak, który potrafi tutaj osłaniać futbolówkę, zgrywać, wykorzystać tutaj te swoje walory fizyczne. Odrobinę, mam wrażenie, już troszkę zmęczony Antoni Kozubal, natomiast popatrzmy, Bugaj jest w polu karnym, Bugaj, jeszcze mamy piłkę, Bugaj, słupek, szansa na dobitkę, trzeba lepiej trafić, nie było tam zagrania ręką, ale to musi być gol. Szkoda, tylko tyle mogę powiedzieć, bo to była sytuacja, na którą też czekaliśmy długi okres czasu, w której mogliśmy, myślę, że troszeczkę wybić z głowy korzystny wynik w tym meczu dla bośniaków, bo ten drugi gol jest nam naprawdę bardzo potrzebny. Ale takie też nieoczywiste rozwiązanie tej akcji przez Bugaja, kiedy już znalazł się blisko bramki. Popatrzmy sobie raz jeszcze, co ja będę opowiadał, po prostu oglądamy tutaj. No, odrobinę szczęścia oczywiście było, ale brawa za tę determinację, uderzenie. Powiem szczerze, że troszkę dziwnie się zachował Riyad Smiley w ostatniej... Tak sobie stanę, jakby nie był w polu karnym i 3 metry przed swoją bramką. No ale szkoda, szkoda, że nie udało się tego wykorzystać. Liczymy na aktywność Bugaja z tej pierwszej połowy. Jeszcze żółta kartka dla naszego zawodnika. No myślę, że też musimy na to zwrócić uwagę, że to jest kolejna, trzecia już bodaj żółta kartka dla naszych zawodników, a to jest turniej i trzeba to też mieć na uwadze. Ostatni mecz gramy z Włochami, więc tutaj wtorek, godzina 14. Też stadion, tutaj wszystkie mecze reprezentacja Polski rozgrywa na stadionie miejskim w Gdyni. Zapraszamy, warto kibicować, warto śledzić, natomiast no, trzeba na to uważać i mieć to gdzieś też z tyłu głowy, że zwłaszcza te głupie kartki mogą później no, gdzieś poleć. Ale teraz dobrze przejmujemy piłkę, wypadałoby jeszcze powiedzieć B, jak powiedziałeś. Ale teraz musimy uważać, dobrze, że tutaj w pierwszym kontakcie nie zagrana była tak, piłka. Tak, jest Szakota, teraz ma dużo miejsca, tutaj z lewej strony zawodnik Bośni już schodzi do środka. Myślałem, że będzie szukał uderzenia, ale cały czas on przy piłce i znów faulujemy przed polem karnym. No teraz nie, no, nie chcę powiedzieć, że niepotrzebny faul, niemal każdy faul jest niepotrzebny, ale Wiktor Matyjewicz tutaj zbyt łatwo dał się nabrać rywalom. No i to jest taka pozycja, z której myślę, że nie odda piłki nikomu Anesz Krdzialić i to on będzie tutaj wykonawcą tego stałego fragmentu gry. No tak, krótkie negocjacje w zasadzie w tym momencie. A wiesz co, ten jego kolega to jest chyba Szakota, odchodzi w ogóle od piłki. Tutaj Krdzialić jakby go zatrzymał, żeby coś pewnie pokombinować ustawieniem takimi troszkę sprawami. Troszkę postraszyć. Ale myślę, że on tej piłki nie odda. Już Szakota jest oddelegowany, by stanąć gdzieś tam w okolicach naszego muru, tak mi się wydaje. Tak, i to jest naprawdę dobra pozycja do tego, aby pokusić się na strzał na bramkę Oliwiera Zycha. 71. minuta spotkania. Popatrzmy. Anesz Krzalić. 72. minuta. Jest gwizdek arbitra. Krzalić uderza celnie. Dobra interwencja. Pierwsza w tym spotkaniu, kiedy musiał bronić strzał, bo jedna taka, kiedy wychodził i zatrzymał rywala naszego bramkarza Oliwiera Zycha. No myślę, że Krzalić liczył na to, że Zych jednak wykona pierwszy ruch swojego ciała w okolicach, że pójdzie za murem, tak? I to było jego szansa na takiego typu uderzenie. Na szczęście z ich do końca. Zobacz, wyłuskał piłkę Mucha. Tutaj wstrzymał ten atak, podanie do Pieńko. Pieńko chciał wejść między rywala. Udało się Pieńko. Ten strzał wypluty przez rywala. Nie ma gola. Cały czas jesteśmy w polu karnym. Zobaczmy. I czy tutaj był zahaczany?
Jakby się ładniej przewrócił, to być może. Mam takie wrażenie. Bo był taki moment, prawda? Ale no nie, tutaj tego rzutu karnego nie będzie. Tutaj arbiter był blisko. Za to będzie tego... zmiana w reprezentacji Polski. Maksymilian Ojedele za moment wejdzie. A my jeszcze raz widzimy, no zbiera te drugie piłki. Mucha nieczysto uderzył, jednak w tej sytuacji pieńku. No tak, tutaj teraz oglądamy już tą zmianę. Chwalony przez nas Antoni Kozuba. Ale znowu też... czytamy grę, tak? Mówiłem, że troszkę jakby osłab. Zobaczmy, ile zdrowia zostawił ten chłopak na boisku. Brawa, brawa, bardzo dobry występ Antoniego Kozubala. W jego miejsce Maksymilian Ojedele, zawodnik Manchesteru United. Też gracz, którego obserwował, w zasadzie jego tryb treningowy, także obserwował trener Marcin Brosz. Osobiście wybrał się na wyspy, aby właśnie porozmawiać z zawodnikiem, porozmawiać się z trenerami tego młodego gracza. Dużo dobrego w defensywie robi Brzozowski. Tak, też chciałem na to zwrócić uwagę. Jest taka siła, jest taka pewność w tych zagraniach zawodnika z numerem 23. Teraz przegrywa walkę o tę górną piłkę Pieńko. O jeden pierwszy kontakt z piłką zawodnika z numerem 14. No i bardzo spokojnie teraz Drapiński. Teraz dobrze, być Pieńko. Może napędzimy tą akcję. Pieńko wszedł przed rywala, bardzo dobrze. Teraz odbił się od rywala zawodnik Zagłębia Lubin, ale też po pierwsze nie podążyli za tą akcją partnerzy, po drugie, no tutaj w ostatniej fazie nie najlepsza decyzja napastnika reprezentacji Polski. Ofiarnie, bardzo dobrze teraz Urbański, popatrzmy. Bugaj. Zawodnik Spal w tym sezonie w Primaverze. Zagrał tylko dwa mecze, ale zanotował i gola, i asystę, a teraz o jeden ma dużo miejsca, aby uderzyć. No dlaczego? Przez chwilę kusiło go chyba tak, ta pozycja. Ale stwierdził, że może jeszcze za daleko. Tymczasem Pieńko w 16, tam jest gęsto od niebieskich koszulek. No i trudno tam będzie w takim dryblingu minąć dwóch, trzech rywali. Tymczasem Urbański, teraz jest szansa na uderzenie, rykoszet. Mamy rzut rożny, no i bardzo dobry moment reprezentacji Polski. Tak, dobrze, teraz Urbański poszukał takiego miejsca, w którym miał okazję uderzyć. Ten rykoszet jeszcze mógł nam pomóc, by ta piłka gdzieś tam może tak odbiła się, że wpadnie do bramki. Tak się nie stało oczywiście. Stały fragment gry. Być może jest tutaj, poszukamy właśnie podwyższenia rezultatu po tym rzucie rożnym. W pierwszej połowie mieliśmy ich zdecydowanie więcej. Jest zgrana piłka, jest Michalski, przedłuża jeszcze do Ojedele. Na pewno nie miał z czego uderzyć, tak? Ten, jakby zdecydował się na uderzenie głową, to nie byłoby takiej mocy i siły w tym uderzeniu. Ojedele niestety. Oj, tutaj ta piłka zagrana za mocno, niedokładnie też do zawodnika, który przed momentem pojawił się na murawie. I jeszcze jedna korekta w ekipie zespołu z Bośni i Hercegowiny, a więc numer 16. Antonio Prskalo, który... Co ciekawe, Aleszak Szalicza zastąpi. Ale też mocno zmęczony widzę. Kredzialić, myślę, że inaczej ta zmiana by nie została dokonana, ale myślę, że też więcej. Mówiliśmy o tym zawodniku, że to może być, o tym zawodniku przed meczem rozmawiając, że to może być taki lider tej drużyny. Myślę, że wszystkich swoich walorów na nasze szczęście nie pokazał. Z dużej chmury mały deszcz. Życzymy mu powodzenia w kolejnych meczach, już nie w rywalizacji z naszą reprezentacją. Wiesz, jak wyglądał trochę mi dzisiaj ten gracz z numerem 10, jak taki zawodnik w drużynie z niższych lig, który już nie musi tyle biegać, tylko egzekwuje stałe fragmenty i w odpowiednich momentach ma po prostu zagrać taką dokładną piłkę gdzieś tam ze środka boiska. No to myślę, że całkowicie bym się z tobą zgodził, a widać, że potrafi grać w piłkę, ale jakoś ta jego aktywność nie była dzisiaj na takim poziomie, jak chociażby u nas Urbańskiego. Tak, też grał w zespole, który jednak był ustawiony dokładnie w defensywie. Tak. Więcej tej świeżości, energii było widać w wykonaniu reprezentanta Polski, który zresztą teraz jest także przy piłce i już oddaje piłkę partnerowi. No, gra z taką gracją, bym powiedział. Urbański porusza się z piłką w sposób inteligentny. Zobaczymy, czy tutaj uda nam się przebić. Tak jest, Ojedele próbował lewą stroną. Jest tam także Brzozowski. Już jesteśmy w 16. Cały czas mam wrażenie, że nie wchodzimy na ten pierwszy słupek przy tych zagraniach już z pola karnego. Ten ruch bez piłki nie jest dobrze wykorzystany przy naszych atakujących, tak? Bo dokładnie. Teraz też Brzozowski nie miał za bardzo do kogo nam piłki skierować, a tu musimy uważać. Szakota do prawej nogi. Szakota, to mogło być groźne uderzenie, ale ląduje w rękach Oliwiera Zycha, który dzisiaj jest absolutnie bezbłędny. Ale Szakota też pokazuje, że potrafi dynamicznie zejść do środka boiska, spróbować uderzenia. To jest zawodnik, który w tym kontrataku często jest wykorzystywany przez swoich partnerów. No,
tam wracając do tego, czego nam brakuje, wspomniałeś, tego ruchu w pole karne przy tych tak zwanych cutbackach, tak? Tych piłkach takich, które mają wracać gdzieś tam na 11, na 5 albo na 16 metr. Trzeba dać po prostu opcję naszym zawodnikom do tego, żeby miał wybór, do kogo chce dograć piłkę właśnie w takiej sytuacji. Tymczasem nasi rywale, piłka w 16, no i trzeba było bardzo blisko pilnować teraz Pramenkowicza. Ale to już ta akcja jest przeszłością na nasze szczęście, choć mówię, w drugiej połowie Bośniacy jakby troszeczkę uwierzyli, że mogą porozrywać naszą obronę nie tylko w takich kontratakach, tak? Bo w takiej bezpośredniej grze, zobacz, też czują się całkiem nieźle, a myślę, że tutaj jakbyśmy strzelili drugiego gola, byłoby nam po prostu dużo, dużo łatwiej. A tak jesteśmy cały czas... Oj, teraz no właśnie, sami sobie prokurujemy takie problemy. I Szakota, który też tutaj widać, że świetnie trzyma się na nogach, zagrywa piętą do Ramicza. Ramicz i Szakota cały czas, ci gracze tutaj, no nie chcę powiedzieć, że się ją popłoch, ale sprawiają sporo problemów w naszej drużynie. To dośrodkowanie spokojnie wyłapał Oliwier Zych. Ty wspominałeś, że chyba widziałeś na trybunach byłego bramkarza Manchesteru United, tak? Nawet przechodził nas w przerwie. Nie zwróciłem uwagi. Tak, Tomasz Kuszczak. Tomasz Kuszczak, a widzisz, to tam nam się pięknie nawiązuje do tego, że reprezentacja Polski do lat 19 przecież zdobywała złoty medal. To jest oczywiście drużyna prowadzona była przez Michała Globisza w Finlandii w 2001 roku, a więc też człowieka związanego z tą ziemią sięgnęła po złoty medal. Właśnie Kuszczak wtedy był w składzie, chociażby Madej, Mila, napierała Grzelak, a teraz musimy uważać, bo jest szansa dla naszych rywali, świetnie blokujemy. Za dużo pozwalamy wpadać w pole karne z piłką naszym rywalom. Szakota czuje się zbyt swobodnie w naszej szesnastce. Cały czas ten gracz jeszcze zdołał dośrodkować. Musimy bardzo uważać na takie akcje. Oj, teraz nie trafia w piłkę zawodnik reprezentacji Polski. No zwietrzyli swoje jeszcze tutaj szanse, zobacz. Oj, kapitalne teraz to do grania, ale nie zdążą na szczęście. No musimy coś tutaj zrobić z naszą głową, poukładać to wszystko, szczególnie jeżeli chodzi o spokój taki, o mentalność naszą, bo no nie możemy dopuszczać, żeby Szakota sobie żonglował w polu karnym, by po chwili miał piłkę przy nocy, nie wiem, 10-15 sekund i jeszcze wrzucał piłkę z dużą swobodą w kierunku Kachwicia, bo wiemy, że to jest zawodnik, który tylko liczy na takie dośrodkowania i całe szczęście, że gdzieś ta piłka nie spadła mu na głowę. Zgadza się, ja wiem, że to spotkanie sporo kosztuje naszych zawodników, że tutaj, no właśnie, stąd pewnie też decyzja, żeby teraz troszkę oddalić grę po prostu od naszej bramki, że nie będziemy rozgrywali i rozpoczynali tej akcji krótkim podaniem od bramkarza, no ale proszę, tutaj też można powalczyć. Szczepan Mucha wraca się w kierunku bramki, już prostopadle, troszkę za mocno, ale dobrze do Bugaja, Bugaj! Znów nie było tam żadnego z biało-czerwonych na wyższym. Zobacz, jak wiele mieliśmy takich dograń z właśnie sektora wojska, a jak mało trafiło do danego zawodnika w koszulce. Dokładnie tak. Szczepan Mucha, on tutaj z boku też czuje się dobrze. Zobaczył Pieńkę. Pieńko zablokowany. To nie było zbyt czytelne. Nie była ta pozycja do strzału, była tutaj blokada. Ależ teraz łatwo. Ale świetnie, wydawało się, że przedostali się bliżej naszej bramki rywale, ale Ojedele tutaj kapitalnie zaasekurował. Urbański, teraz troszkę rozciągnięta bardziej ta defensywa rywali. Można próbować w drugą stronę dryblować, jest rykoszet, będzie rzut rożny. No tutaj Urbański szuka tej swojej drogi do gola tymi strzałami z dystansu. Kolejna próba, kolejny wyblok rywali, bo tam naprawdę jest ich tam wielu, ale jednak Urbański potrafi znaleźć taki moment, w którym oddaje uderzenie w kierunku bramki. To prawda, natomiast wydawało mi się, że akurat kiwanie w tą stronę wydaje się mało racjonalne, biorąc pod uwagę, że z drugiej strony było troszkę więcej przestrzeni przed polem karnym. 81. minuta i kolejny rzut rożny dla biało-czerwonych. Urbański, tym razem piłka nie trafia do żadnego z biało-czerwonych. Teraz dopiero. No tutaj bardzo optymistyczna próba Bugaja. No ale wiesz. Gdyby to się udało, na pewno mógłby w CV zapisać gol swojej kariery. Tak jest. Gol spektakularny. Ale za chwilę bardzo dobrze Bugaj no, tutaj ofiarnie. Pieńko i znów wbiega w pole karne. Pieńko łatwo poradził sobie z rywalem, ale tutaj zabrakło już chyba siły nogi i w zasadzie finalizacji tej akcji. Ale to już szybko odbudowaliśmy. Już Bugaj tutaj dobrze przy rywalach. Szukamy odbioru i będzie nasza piłka, tak mi się wydaje. Ale chociaż innego zdania jest arbitr liniowy i zdenerwowany. Ja nie potrafił odżałować tej sytuacji, kiedy Pieńko już nawinął sobie rywala w 16. Był naprawdę bardzo blisko bramki, no ale jednak nie skończyło się to sukcesem. Jakub Kolan, o którym mówiłeś troszkę wcześniej, też chyba za moment wejdzie na boisko.
No zbliżamy się już, jesteśmy w tej końcowej fazie spotkania. Tak naprawdę 8 minut do końca tego regulaminowego czasu gry dzieli nas od zakończenia. Zbliżamy się tak naprawdę do końca meczu. No i cały czas jesteśmy tutaj, oczywiście prowadzimy, ale no musimy być czujni, zdecydowani w tych swoich poczynaniach, szczególnie w grze defensywnej. No i zdecydowanie tak. A więc za moment zawodnik rezerw Zagłębia Lubin pojawi się na boisku. Popatrzmy, bo znów tutaj piłka zagrywana za plecy naszych obrońców. Już tutaj jak najprostszymi środkami będą starali się w tej końcówce nasi rywale transportować piłkę w okolice naszego pola karnego. Nie zabrakło walki, ale na szczęście nic się nie stało, bo tak, tak, tak. Obaj zawodnicy poszli na wślizgu. Wiesz, że czasami to się różnie kończy, tak? No i mamy zmianę. Opuści boisko zdobywca bramki Mateusz Kowalczyk. No chciał tę dłuższą drogę wybrać, ale jednak arbiter bardzo czujny. No to oglądamy jeszcze raz tutaj Pieńko, Kozubal, a wszystko to zakończył bardzo przytomnie, rozsądnie i z zimną krwią, można powiedzieć, zawodnik Łódzkiego Klubu Sportowego Jakub Kolan w jego miejsce. No to może być długie 8 minut dla reprezentacji Polski, jeżeli tutaj jeszcze nie uda nam się zdobyć drugiej bramki. No a na razie, no choć mamy znów tę przewagę, choć stwarzamy sobie sytuację, brakuje konkretów znów pod bramką rywala. Ramicz. Teraz na szczęście pomylił się Szakota i tutaj jest miejsce, aby powalczyć Kolan. No tutaj miał troszkę trudniejszą pozycję startową, ale też trzeba pochwalić Ramicza, jak tutaj kapitalnie utrzymał się przy tej piłce. Faulowany Jakub Kolan. 9 spotkań w tym sezonie. Ewiner drugiej ligi, jedna asysta tego zawodnika. Opuszcza też plac gry w zespole naszych rywali z numerem 6, Harisz Aliszach. No i Niko Kovács jest na boisku, to jest może. Ale nie coś... powiem, że prosto z Wolfsburga, prawda? Prosto z Wolfsburga, Niko Kovács, oczywiście zbieżność imion i nazwisk z trenerem, byłym trenerem Bayernu, byłym zawodnikiem także tego klubu, przypadkowa. Natomiast no, takie są fakty, Niko Kovács na boisku w Gdyni. Wolfsburg no, ostatnio nie najlepiej, więc może by miał czas, żeby tutaj przyjechać i troszkę pomóc jeszcze kolegów z Bośni. Tymczasem od autu rozpocznie Miłosz Brzozowski. Końcowe fragmenty tego meczu. Musimy zbierać te drugie piłki, musimy właśnie teraz rozciągnąć tę grę do drugiej strony, tam gdzie jest więcej przestrzeni, tam gdzie też można zyskać troszkę więcej tego czasu. A zobacz, jak tutaj na małej przestrzeni są skumulowani zawodnicy obydwu zespołów. O, Jedele nie zdążył do tej piłki, też teraz tyłem odwrócił się Muchano i został trafiony przez rywala w głowę gracz bielskiego rekordu. Może nie za wszelką cenę do przodu. Może poszanować piłkę. Daniel Mijatowicz jeszcze ukarany żółtą kartką, przepraszam, za to wejście. Ale przeprosił od razu, tak? Uniósł tutaj swoją dłoń. No tak, tutaj może bardzo nawet nie spodziewał się, że tam stoi reprezentant Polski. Czasami skupiony na piłce. No nie widzisz do końca, co się dzieje dookoła jeszcze w ferworze tych emocji związanych z walką o punkty w eliminacjach. O, Jedele chyba trafił rywala, ale nie przerywa gry arbiter. Mamy teraz troszkę miejsca. Pieńko w rywalizacji 1-1 z rywalem. Pieńko już w 16. Pieńko i znów o jeden most za daleko. Znów brakuje precyzji, kiedy już jesteśmy w zasadzie w tym miejscu, z którego można szukać finalizacji. Mamy wielu zawodników, którzy... no potrafią, tak? Pieńką się to jest też dobry mecz. Widz, patrzę na tego chłopaka, pamiętam go przy jakiejś tam transmisji centralnych juniorów, on tak nie wyglądał. On widać, że ten rozwój niego idzie harmonijnie, naprawdę wystrzelił ten chłopak. Tylko jeszcze musi, tak podobnie jak Urbański, tak? W pewnym momencie podjąć taką decyzję, która da korzyści jemu i zespołowi. No, mówił właśnie też trener Marcin Brąz w wywiadzie dla Katowickiego Sportu w takim artykule, który dzisiaj został zamieszczony na temat właśnie eliminacji, że
ta harmonia w rozwoju tych młodych graczy jest bardzo, bardzo istotna. On to robił, kiedy mógł w Górniku Zabrze, przywołując przykład Aleksandra Paluszka, jak tam no też zostało mu przedstawione to, gdzie będzie za rok, gdzie będzie za dwa lata. Wielu tych piłkarzy, można powiedzieć młodych, gdzieś tam też wprowadzanych do pierwszego zespołu, którzy później trafili do reprezentacji Polski, jak Żurkowski, czy też młodzieżowej reprezentacji, jak Ambrosiewicz, był Kądzior, był Tomasz Loska, także w U21, więc tych graczy troszkę się przewinęło w tym czasie. Zresztą trener Brosz zawsze lubił pracować z tymi młodymi zawodnikami. No teraz mówi, ma najlepszych w Polsce znanego rocznika, więc to jeszcze większa przyjemność. Oby za tym także poszły dobre wyniki. 88 minuta, krótko rozgrywamy ten stały fragment gry. Tak bardzo zaskoczyć się rywali nie udało, ale udało się tą piłkę przetransportować w pole karne. Niestety dla nas po raz kolejny Bośniacy potrafili znaleźć sposób na przecięcie tego dośrodkowania. Inaczej teraz ten stały fragment gry. Cały czas mamy piłkę. Wąskie pierwsze po lewej nogi. Teraz okazja na zagranie i teraz gol! 2-0 dla reprezentacji Polski. Czekaliśmy, próbowaliśmy tych akcji, aż wreszcie się udało. Szymon Michalski znów po stałym fragmencie gry zagroził rywalom, ale inaczej, ale nie głową, tylko znalazł sobie tam przestrzeń. Mówiliśmy o tych dograniach piłki w pole karne, takiego typu. I to było dogranie, gdzie spojrzał Brzozowski, gdzie jest ustawiony kolega, niepilnowany i też trzeba docenić jakość uderzenia piłki przez Michalskiego. Pewnie uderzona piłka z dużą siłą i też widziałem, jak trener Marcin Brosz też wyskoczył z ławki, taki kamień z serca spadł, ale taką naturalną radość u trenera było widać, co jest też po prostu bardzo fajne. No to patrzymy jeszcze raz tutaj. Chwaliliśmy, ale czysto trafiona ta piłka. Tu też trzeba o tym powiedzieć. Kapitalna robota Miłosza Brzozowskiego. To jest rzecz, o której też musimy, Dawid, w tym spotkaniu powiedzieć, bo naprawdę chwaliliśmy za grę w obronie, ale teraz w ofensywie też ten gracz no, wykazał się po prostu umiejętnościami. Poszukał tej swojej lewej nogi naprawdę z dużym przebojem tutaj, nie wiem, czy był w polu karnym, ale to dogranie bardzo dobre. I też myślę, że akcentuje swoje dobre wejście na boisko tą asystą, którą zapisuje na swoim koncie. No a gola zapisuje zawodnik, który też gra na co dzień w Polsce, a więc w skrze Częstochowa, czyli Michalski. Ja życzę, sztuczka techniczna Urbańskiego, bardzo fajny ruch po zagraniu piłki. Widać, że no co tutaj dużo mówić, wydaje mi się, że wygraliśmy to spotkanie. Bardzo ważny gol, który w moim odczuciu zamyka to spotkanie. No ale tak jak mówiłem, trzeba walczyć o każdą piłkę, o każdą akcję, o każdego gola w tym turnieju, bo to przecież turniej eliminacyjny. No i właśnie, zobacz, jeszcze można sobie troszkę tutaj napsuć humory w tej końcówce. Uwaga! Na szczęście nieczysto teraz trafia w piłkę Szakota. No myślę, że na odprawie pomeczowej będzie ta akcja przez nas penalizowana, bo tyle, ile metrów zdobył prowadząc piłkę Irfan Ramić, to jest aż nie do wiary, tak? Bo zobacz, on prowadzi sobie piłkę i brakowało decyzji o doskoku, o chęci odbioru piłki i na nasze szczęście dobrze, że jeden z jego partnerów no w tej chyba najbardziej dogodnej sytuacji dla Bośniaków po prostu się pomylił. 5 minut dłużej potrwa to spotkanie, taka jest decyzja pana Matthew de Gabriele z Malty. A więc jeszcze troszkę emocji, oby tylko tych pozytywnych z perspektywy reprezentacji Polski. Szczepan Mucha sprytnie zgrał teraz do Pieńko. Ten w 16 musi się przedzierać, będzie rzut rożny i to już jest nasty rzut rożny dla reprezentacji Polski w tym spotkaniu. Jeszcze pokazuje trener Marcin Brosz, żeby cały czas było włączone myślenie i koncentracja na najwyższym poziomie. Krótko tym razem Brzozowski. No, podobnie tak jak rozgrywaliśmy wtedy, tak? Kiedy... A teraz wyciągnęli wnioski, zobacz, już jest drugi zawodnik u Bośniaków, bo wcześniej była... Natomiast świetnie panuje nad piłką Michalski, szukał sobie tam miejsca jeden z graczy reprezentacji Polski. Dobre wydawało się w pierwszej chwili to uderzenie naszego reprezentanta Jakuba Kolana. Tak, sprytnie chciał technicznie wewnętrzną częścią stopy poszukać tutaj znalezienia drogi do bramki przez futbolówkę. Niewiele się pomylił nasz rezerwowy gracz. No tutaj komunikacja troszkę zawiodła, Michalski wspólnie
A wiesz co, a ja nie wiem, też komunikacja, oczywiście nie słyszeliśmy, ale wydaje mi się, że w pewnym momencie Michalski myślał, że nikogo za nim nie ma, a być może Matejewicz też krzyknął, uważaj Szymon, bo tam się zrywa gościu. Być może pomogła ta komunikacja, tak, w ostatniej chwili. W każdym razie... W sytuacji mogło się wydarzyć niedobre rzeczy. Lepiej czasami nie udawać grania w piłkę na siłę, tylko w prostej sytuacji zachować się w prosty sposób i zażegnać niebezpieczeństwo. Dokładnie, ale dobrze, że się nic nie wydarzyło. Choć teraz jeszcze rywale mają rzut rożny. Udało mi się chwilkę tutaj dłużej przebywać w okolicach naszego pola karnego. Jeszcze gdzieś tam wieżą. No i zobacz, jeszcze sobie zepsuli ten stały fragment gry. Nie wiem, czy będzie powtórka. Tak, jeszcze raz, bo piłka lub się toczyła, albo już z boiska była zagrywana. W każdym razie mamy powtórkę. Jeszcze raz Pskalo. No i właśnie trzeba uważać, Zych. Bardzo dobra interwencja bramkarza reprezentacji Polski. Też jest taki mecz dla Zycha, że wiele czasu się nic nie dzieje w pierwszej połowie, w drugiej troszeczkę więcej, ale musisz być też cały czas skoncentrowany. Ale dobra interwencja, która pozwoliła nam odetchnąć, żeby w tej końcówce nie było nerwów. Ale jeszcze trzeba grać do końca. Jeszcze wierzą tutaj bośniacy, że być może będą w stanie zdobyć chociaż tego jednego gola, natomiast no teraz zagubili się tam z prawej strony, stąd zatroskana mina pana Mario Iwankowicza. My jeszcze raz widzimy, no tutaj naprawdę dzięki swojemu też zasięgowi, ustawieniu, nie musiał jakiejś parady pod publiczkę robić Oliwier Zych, no ale oczywiście ten Kachwicz, który wygrał rywalizację górną piłkę, już nieraz pokazał w tym spotkaniu, że no, należy do najgroźniejszych zawodników naszych dzisiejszych rywali. No, świetnie nogami też gra Oliwier Zych, to też trzeba podkreślić, że tutaj większość tych piłek, które nawet są trudne, kiedy nawet jest pod presją, potrafi dograć się bardzo, bardzo precyzyjnie, a teraz Jakub Kolan bardzo sprytnie, świetnie zasłonił się z futbolówką i mieliśmy rzut wolny. Za moment rozpocznie się ostatnia minuta tego doliczonego czasu. Oliwier Zych jeszcze raz zmuszony do zagrania drugiej, ale długą, taką ciętą, piękną piłkę. Świetną świetnie zagrał teraz, a teraz do Bugaja, tak, który zagiera się teraz piłką. Chcą mu dać opcję partnerzy. Bugaj no troszkę albo zdecydowanie zepsuł teraz w końcowej fazie tę ale akcję, znowu wydaje tak świetnie się, że, rozpoczął. Ale też uważam, że to rozbiegnięcie się u nas nie pomogło zupełnie, tylko przeszkodziło w jego decyzji nad tym elementem. Bez tej piłki, swoim nad ruchem, bez piłki myślę, że musimy popracować, ale myślę, że mamy tutaj... Każdy dał taką opcję na alibi, że po prostu pobiegłem, a nie szukał tam po prostu przestrzeni do tego. I też ściągnięcia rywala, gdzieś ułatwienie temu zawodnikowi, który naprowadzał naszą akcję, czyli Bugajowi, który wcześniej świetnie tym przyjęciem, klatką piersiową otworzył naszą akcję do przodu. No i to już naprawdę ostatnie sekundy tego starcia w Gdyni. Ale jeszcze nasi rywale przy piłce. Jeszcze jeden, domagają się kibice na trybunach. Na razie to jeszcze jedno przewinienie zespołu gości i będzie kartka żółta. Tak, koloru żółtego dla zawodnika z numerem 14, Seida Pramankowicza, który w drugiej połowie zameldował się na boisku. No też dobre wejście Kolana. Mam na myśli wyjście na boisko, bo w tej sytuacji to niebezpiecznie wchodził zawodnik rywali. Natomiast sporo spokoju wniósł w tych końcowych fragmentach. No i dzięki temu też między innymi mamy to, na co dzisiaj liczyliśmy. Mamy 3 punkty, mamy spokój do tego spotkania z Estonią, które no, urasta do meczu o pierwsze miejsce, biorąc pod uwagę aktualną sytuację w grupie. Jesteśmy ex aequo na pierwszym miejscu z Estonią. Zarówno my, jak i Estończycy wygrali swoje mecze po 2-0. Myślę, że dzisiaj swój obowiązek spełniliśmy. Myślę, że kilka mankamentów w naszej grze wystąpiło. Myślę, że to też będzie bardzo fajny materiał do analizy przed kolejnymi spotkaniami, ale najważniejsze są te momenty, z których cieszyliśmy się dzisiaj po prostu z goli, które dały nam zwycięstwo. Przypomnijmy, najpierw Kowalczyk, który tutaj właśnie zachował się bardzo sprytnie i po prostu wykorzystał sytuację, którą stworzyli koledzy po strzale Kozubala.
No i ta druga połowa, długo też czekaliśmy, długo też zapraszaliśmy do gry Bośniaków. Te fragmenty na pewno do analizy, tak jak powiedziałeś, do wyciągnięcia wniosków, ale też zmiany, których dokonał myślę trener też, ci zawodnicy, którzy weszli z ławki, pokazali, że można ich liczyć w tym turnieju, bo myślę, że nawet takie małe rzeczy, które wykonywał chociażby Szczepan Mucha, tak? Dobre zgranie, dobre wyjście, sprytne dogranie piłki do partnera, tak? Myślę, że też takie małe rzeczy budują tych chłopaków i po prostu gramy dalej. Kolejny mecz gramy ze Estonią, która troszeczkę urosła, ale no trzeba ich troszkę wystopować i wygrać to spotkanie i z Włochami zagrać o komplet punktów w tej grupie. Gramy u siebie, gramy na większym stadionie. Mimo, więc... że nie byliśmy dzisiaj gospodarzem tego meczu, tak to ciekawe. Jest, formalnie nie byliśmy gospodarzem, biorąc pod uwagę te wszystkie procedury UEFA. Natomiast, szanowni państwo, zapraszamy. Sobota, będzie wolne, godzina 18. Dobry czas, aby tutaj śledzić to, co dzieje się w eliminacjach, w pierwszej rundzie eliminacji do Mistrzostw Europy z udziałem tej młodej, perspektywicznej reprezentacji Polski. Dziś zrobili to, co mieli zrobić. Czekamy na występy pierwszej reprezentacji Polski. Natomiast dzisiaj dziękujemy już państwu bardzo serdecznie ze Stadionu Miejskiego w Gdyni, gdzie pracowali dla państwa Dawid, Rafał Kędzior i cała nasza ekipa. Dziękujemy, do usłyszenia, dobranoc.